voice, it keeps me breathing, forgiving, believing, maybe someday it will change. It stays the same. An invisible dress, carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress, carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress, carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress, carry my heart, a weight I'm low. I look up into the sky now, and I found that my eyes, they're more blind every day. Can you love me for who I am? I'm trying to hide it, the sadness on my face. Carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress. Carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress. Carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you, you don't care about me. An invisible dress. Carry my heart, a weight I'm low. Feel like I drown in invisible heat. Let me out, please. I care about you. Ucieszyć tam głos, my będziemy ponad to. O, o, o. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy mrok, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać szczęście.
Dobra, na służbie to, w mundurze to będziemy przestrzegać tutaj, co się dzieje. Za dużo rzeczy odpisuję. No. Dobra, na mechanikę mam jechać. Rąbsz, czy pojedziemy na mechanikę? Ale to brzmi. A radiowozy jak będą brzmieć? To mi się psiknąć, co? Przepraszam. Proszę o wybaczenie. No, chyba nikt nie ogląda. Jeżeli ktoś ogląda, to dzień dobry. Witam. Chyba najdłuższą drogą, jaką mogę jechać. Zielowa. O. Siemano. Siemano. Na wiadomość ci odpisałem w końcu.
Przepraszam, że tak późno. Słuchaj, no. Tory były... Prawo. Tory były złe i w ogóle. Nie zap. Ty, zobacz. Twój boy nie odpisał mi nic. Mhm. Widzisz? Nic mi nie odpisał. Ty nie na służbie. Po części tak, po części nie. Jadę po prostu po kuzyna. I pewnie będę na służbie, bo nawet w mundurze jestem. Ja też bywam poza służbą. Jakby co. Czasem. Sytuacja. Dzień dobry. Jest Michael w środku? Nie. Sam czekam. Nie zimno panu? Nie. Wszystko w porządku. Na pewno? Pan jest z Kansas, przyjechał pozwiedzać. A, rozumiem. Dokładnie. Z wolnych miejsc to plażę proponuję, bo to może naprawdę fajne miejsce. Ale się... To może Iwan pokaże, gdzie to jest. Nie, zaraz na służbę idę. Musimy pan pilnować miasta. Też. Rozumiem. Może znają państwo kogoś, kto mi mógłby pokazać tutaj jakieś prawdziwe życie. Tutaj właśnie w tym mieście. Jak to wygląda w tym stanie, czy cokolwiek. O. Jakieś osoby. W sumie Michael, ale Michaela nie ma. O nie, ktoś inny jakiś. Zobaczy, czy Florenca jest. Nie, też nie ma. Przynajmniej nie odbiera. To w sumie nie mam pomysłu. Niestety nie pomogę panu. Normalnie, twój boy mi nie odpisał. Niemiły jest. Byłem tam na jakimś zmowisku przy Maze Bank Arena. Myślałem, widziałem często, że tam ludzie stoją, grzebią. Jakiegoś niemiłego strasznie z człowieka spotkałem. No i ale wczoraj nie to... ma tam. Nie ma tam żywej duszy. Tylko Jezu, kilku jakichś tam chłopów stoi. Niemiłych nie ma, wczoraj... co spojrzeć nawet, ale właśnie szukam. Boże, głośny jest. Ciekawych miejsc, jakichś ludzi tutaj, jak zobaczyć, jak tutaj jest. O, może pan skoczyć do Lombardu, tam na pewno panu pomogą. Bo oni mają żyłkę do... Gdzie ten Lombard? Tu blisko w centrum, kojarzy pan może, gdzie się znajduje komisariat na Mission Row? W sensie... Nie kojarzę. Właśnie, jako turysta to pan nie kojarzy. W sumie w tamtą stronę jest wiatr. To my podwieziemy pana na Lombard. Może tam pan kogoś spotka. No. Zapraszam. Dobra. Może coś przeskrobałem? Chyba o ciebie najbardziej chodzi, że z tobą się pokłóciłem. Ale czy pokłóciłem? Wymieniłem parę zdań. Widzisz, Kacper też cię zablokował, kampa. No, wszyscy mnie nie lubią, kurwa. Jeszcze tylko ty, żebyś mnie zablokowała i będzie content, kurwa, wszyscy. Jak to jest? Bezpiecznie, niebezpiecznie? Dzięki nam jest bezpiecznie. A przynajmniej staramy się, żeby było jak najbezpieczniej. No, ale wiadomo, ale tak ogółem. No to co? No, jak każde miasto, no, ma swoje ciemne strony, no, ale... Od tego jesteśmy my, żeby te ciemne strony prześwietlić jak najbardziej. Niedobry jesteś dla ludu? Jak niedobry? Dobry jestem. Miasto nie jest złe. Przyjemni ludzie. No, czasem można w mordę dostać, no ale to myślę, że jak w każdym mieście. Miasto jak miasto. Tutaj jest Lombard. Więc tutaj pana wysadzę i niestety muszę jechać na służbę. Trzeba chronić mieszkańców miasta.
O, dziękuję. Do widzenia. No, widziałem motocyklistów, więc chyba są na Lombardzie. Jak nie ma, no to trudno. Jeju, święty. Dlatego zaproponowałem Lombard, bo tu w sumie oni mają słychałkę do interesów, to może by go oprowadzili pewnie za jakąś. Jak zwłaszcza dla ciebie. Właśnie to ty jesteś niemiła dla mnie, takim tonem wkurwionej, zniesmaczonej, tonem obrażalskiej. No, to Maisie. Taka jesteś. Taka jesteś właśnie tą Maisie. Wyjaśniła. Prywatnym samochodem? Słuchaj, no, moja postać, mojej postać. Tak, bo po ciebie, kurwa, jechałem na służbę i zadzwoniłeś. Nie dojechałem na stację w końcu. A, nie wiem, myślałem, że przebrany, że już byłeś na stacji. Nie, no ja się przebieram w domu, no. Mam mundur w domu. Broń, kaburę, mam wszystko w domu, no, po co? Jak komuś się nie podoba moja rozmowa, to niech ze mną nie gada i chuj. No i dlatego Pere stwierdził, że nie gada i chuj. Jakby dla Perego wystarczy raz tak powiedzieć. Pere jest zdania, że lepiej wyjaśnić, o co chodzi, niż stwierdzić, no jak ci się coś nie podoba, to spierdalaj. No bo musiał się przebrać. Jeżeli ktoś tak mówi, no to okej, okay, no to spierdalam. No, to trudno, zdarza się. Moja postać, twoją postać lubi, ale jeżeli Pere ma się czuć, że nie wiem, jesteś dla niego opryskliwa lub po prostu w sposób taki, jak mu się nie podoba, jak ktoś się do niego odzywa, no to no niestety, no jest jak jest. Jest jak jest. Nie wiesz, ja nie mówię tego złośliwie czy cokolwiek, no ale Zrób hamburgera. Prosta piłka. Albo ci hamburger. Nie polecam na burgerownię jechać. Co? Nie polecam na burgerownię jechać. Czemu? No, pewnego pracownika odwoziliśmy na więzienie. Za co? No, za napa. No i wiesz, po drodze się potknął parę razy. Kurwa, to chuj jesteś, teraz na burgera nie możesz iść. Nie no, dlaczego? Nie możesz. Dziękuję mi z sosem własnym lub jakimś innym. Chodzi, chodzi. Nie no, nic, niedługo to na bushido będzie strach. No, potknął się parę razy chłop, no co mam powiedzieć. 46 tysięcy, 3 tysiące wczoraj wyjebałem na kasynie. Pierdolę to kasyno, nie jeżdżę tam więcej. Bo bym kurwa chyba wszystkie pieniądze tam stracił. Hashtag kasyno nie oddaje. A może komuś oddaje, mi nie oddało. Dobra, otwórz tiwki sobie odłożymy. Polis trójkę czy polis dwójkę? Polis dwójkę wezmę. Hey. Okay. Gdzie jest bodycam mój? Gdzie jest mój bodycam? Tu mam bodycam. Chłe. Powiedziała Kisielkowa. Chłe.
O! Krasza dostałem. Kurwa. Okej. Okej. Przez ciebie ten crash. Przez ciebie. Jezu, jak głośno u mnie dzisiaj. Nie, to moja siostra. No tak, tak. No, nie mam dzieci. Nie mam z kim mieć ich. Kappa. Dobra. Ci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. Już ze mną kręci. 0202041. Wszyscy mają bal. Tu. Balu.
wirują w niebie. Piesiekusz. A ja coś znów bez ciebie. 12, 12, 10, 41. Dzisiaj wszyscy, wszyscy święci mają bal. Dobra. Więc tak. On może jechać. Jedziesz sam? Mogę z szefem jechać. No to chodź. Wiesz, co mi się u ciebie zaczęło podobać? No. Że pokazujesz profesjonalizm i tego, to co się nauczyłeś. Naprawdę mi się zaczyna. Jeśli chodzi o twoje odzywki, naprawdę wytonowałeś. Potrafisz się zachować. Jak w mundurze, jako w mundurze. Dodatkowo te raporty, które mi podawałeś, nawet słowne, bardzo mi się to podobało. I szczerze mówiąc, brnij tak dalej, a zostaniesz oficerem trzeciego stopnia. I mówię ci to z całym... No kurwa, nie rób mi tak, bo nie lubię czegoś takiego. Nie wiem, że to jest takie... Ja nie lubię, jak ktoś mnie chwali, bo się czuję zakłopotany. Okej. Dobra, wiem, co nie wzięliśmy. Na komputerze pokładowym widzę, że nie mamy GPS-a w pojeździe. Ale oszustwo. Co oszustwo? Trzeba się cofnąć. No to mogę skoczyć wtedy, jak się cofniemy. Co oszustwo, Kisiul? Kisiul? A, muszę wyłączyć sobie As Effect. Szkoda FPS-ów. No ale mu zajechał. Kurwa. A w chipsach. Kisiul. Kisiul jesteś. Kisiulek mały. Kisiul. Aż mnie samego to śmieszy, wybacz. Kisiulku. Lubię. Kisiel. Raporty zawsze w ten sposób pisałem. Były Commander Pips mógłby to potwierdzić. Ale wiesz, o co mi chodzi, że naprawdę widzę w tobie zaangażowanie. Tak jak wcześniej widziałem zaangażowanie, jeśli chodzi o naukę, tak widzę po prostu efekty tego, jak jesteś w departamencie, jak tego się wszystkiego wyuczasz, jak obserwujesz innych funkcjonariuszy. I naprawdę mi się to podoba. Przestałem się stresować i zacząłem bardziej uważać na to, co inni robią, tak? Tyle w sumie. Emily wczoraj otrzymała awans na oficera trzeciego. Ale to nie dlatego, że nie patrzy, jeśli chodzi o jej aktywność, no bo była wcześniej aktywna i miała już zostać oficerem, nie? No ja wiem, że to może troszeczkę brzmieć, że no kurwa nie było jej tyle czasu i dostała awans. No to nie ode mnie, ja mam to wybite powiedzieć. Dzień dobry, tak słucham. Halo, halo, dzień dobry. Proszę wybaczyć, że tak dzwonię na prywatny numer, ale szczerze mówiąc nie bardzo wiem co zrobić, bo... No jakby to powiedzieć, zaparkowałam swój samochód za Bushido. Skoczyłam na zakupy i wracam, a to nie ma. Okay. I ja bardzo wiem, co robić. Zgłaszać jakoś, tak, nie wiem. Na Bushido? To my zaraz, nie, na Bushido to my zaraz podjedziemy. No tak, jestem za Bushido, dokładnie. Dobrze, zaraz będziemy. W porządku, arigate. Pani z Bushido, prawdopodobnie auto skradziono. Dzwoniła do mnie, że zostawiła auto za Bushido. Przyszła, auta nie ma. A tam szeryf był. Minutę, dwie minuty temu. Nie mów, że szeryf i zajebali. Dosłownie, nie, tak dziwnie, że ty nie zarąbali. Musieli grubo wcześniej, bo raczej nikt by się nie odważył przy służbach jakichkolwiek zarąbać.
Otrzymasz departament policji do departamentu szeryfa. Departament szeryfa. Nie widziałeś może czegoś podejrzanego przy Bushido? Widziałem przed chwilą jakieś auto, prawie się z nim zderzyłem, jak tam wjeżdżał. Ponieważ dostaliśmy informację od pani z Bushido, że prawdopodobnie zostało skradzione jej auto. Jedziemy właśnie na miejsce sprawdzić co i jak. Okej, mogę przyjechać z wami? Potwierdzam, podjedź. Widziałeś może jakie to było auto? Bo być może to było to auto. To był czarny ocelot chyba? Dobrze, to pogadamy na miejscu w takim razie. Czarny ocelot? Ostatnio był napad na sklep i trzy czarne oceloty przyciemnionymi szybami, mocno tak na full, uciekały na... 12 to 535. 535. Czy ten czarny ocelot miał całe przyciemniane szyby na maksa i takie złote alufelgi lekko? Nie jestem w stanie powiedzieć, ale jechał nim jakiś siwy gość. Przyjął, dzięki. Bo ostatnio znaczy, nie wiem, czy to był ocelot, to był jakiś taki sedan. Zaraz postaram się znaleźć jego nazwę. Chociaż nie, to tam, to nie było oceloty. To były coś tam. Jeszcze większe. 5 czy 5 jest na miejscu. 1,5 minuty i my też jesteśmy. Bufalka daje radę. No jasne. Dzień dobry. Masz przy sobie. Masz przy sobie jakieś ID? W sensie. No, dokument. Potocznie nazywany dowodem. Tak. A, hi. Tak. Mam. No dobrze, to pokaż mi, ja szybko sprawdzę dokładnie cały. Ten Mason na nie na dzisiaj jako szeryf. I przejdziemy dalej. Nie, nie powiedziałbym. Znaczy. Może się nienawidzić, ale ja lubię się z szeryfami, więc ma... Nie ma nic do powiedzenia. I co, dzisiaj auto odebrane, okay. Tak? Jak dobrze słyszę? Nie, nie dzisiaj. A, ale... Niedawno. Okej, auto koloru? Tak, szczerze mówiąc, burrito. Burrito. Tak, sojare, burrito też dostało. Dobry, czyli dwa auta. Czyli dwa auta. No. Kamer nie ma. Niestety. Penumbra koloru białego. Wszystko zarejestrowane na ciebie. Hej. Dobra. Ajajaj. Mam trzy pomysły, gdzie możemy zjechać, zobaczyć. Bo raczej nikt takich dwóch pojazdów tak po prostu nie kradnie. Z rzeczy, gdzie się ostatnio... Kurczę... Zastępstwo jednego i drugiego auta nie ma. Dwa co, auta tutaj może jakiś... Kamer nie ma. Kamer nie ma. Marszale już wiedzą jakie? Shit, wydaje mi się, że widziałem to auto. Zaraz to rozwrócę. Wiem. Okej. No, z Marszali, no nie, jeszcze nie będę tego podpowiedź przecież. Tak, bo jechali tu na sygnałach, to ja się zastanawiam. Aha. Dobra, dajcie mi chwilę, ja sobie sprawdzę wszystko w bazie danych jeszcze. Hmm.
02-12 spisz zeznania. Kiedy zostawiła auto i tak dalej, i tak dalej. Halowym kubeczku. Ale zajeba. Czyli L. Jakieś strzały na getcie. Ale pojadę na nie. Na jakiej dokładnej lokalizacji? Mason, wsiadaj, jedziemy również. A to lokalizacja? Niedaleko komendy na Davis. Jedna przeciwnica wcześniej. Ale przy okazji zobaczymy, co bardziej z tym samochodem. Bardziej na forum, czy bardziej na grozdzie? Znajdziemy samochód, spokojnie. Przed samą komendą tak naprawdę. Gdzie są te strzały? Przed komendą na Davis. Mówię, ulica wcześniej. Już również jedziemy na zgłoszenie. Ja bym pojechał na czerwony. Zobaczyć. Przekaż mu dokładną lokalizację tych strzałów. On się po forum drive kręci, więc na ogrowski będzie jeszcze. No to przekaż mu, że ten. Ale on wie, już jedzie. Na następnym skrzyżowaniu to będzie to miejsce strzałów. Waszej pozycji aktualnie. Dokładnie tutaj, gdzie jestem, w pobliżu, było zgłoszenie. O, dwa maluchy, dopiero dalej. Dwa auta jakieś jadą. Jadą pod prąd, uciekają. 5-5 rozpoczątkości za dwoma wozami. Jeden dwa priosy. Jeden jest zielony, a drugi czarny. Tam poruszają się ulicami Davis. No, chcę prowadzić komunikację do autopera. Pojedziemy ze czarnym. Gdzie jest tunel? Czyli dobra, nie widzę go. Ja zgłaszaj. Za nami przejedzie zaraz zielony Briso, a my cały czas jedziemy za czarnym. No i takie gówno za 3000 kurwa na prostej stanie bufalkę. Weź kurwa. Nie, oczywiście, no gdzie kurwa. Ja uważam po prostu na cywili, ale spokojnie, nadganiam go. Mieliśmy przed chwilą szpital na getto. Kierujemy się w stronę komendy na getto. Zakręciliśmy i kierujemy się w stronę forum drive. Przejeżdżamy przez ulicę Forum Drive. Ale Speedy, zatrzymaj się. No, rado się trzymają bąbelki. Mijamy stację benzynową, wjeżdżamy na stację benzynową na getto. Kierujemy się w stronę salonu samochodowego. Mijamy sklep Ammunition. Mijamy budowę i kierujemy się cały czas w stronę Little Soul. W miarę możliwości spisz rejestrację pojazdu. Już mam. Kierujemy się w stronę... Nie. Neguję, idziemy w stronę... Już się neguję. Uff, pana, musi tak dowracać. Dobrze, ćwiczysz swoją komunikację, której dawno nie miałeś.
O, cholernie. Kierujemy się w stronę Bushido. Teraz... A, ale nie będę darpali. W prawo jedziemy. On... Kierujemy się w stronę Bushido. Minęliśmy Bushido właśnie. Pojechał w stronę tego. O, jest przed nami po lewo. Tamten koleń. A ten czarny nas zwiał, uciekli. O, straciliśmy czarny coś. Pojazd z wizji. Kurwa, nie dostałem go nawet, bo kurwa... A, wjechał na ten... Tu na prawą ulicę, pojedź, na prawą ulicą, na prawą ulicą. Synchronizacja się coś pierdoli. No i teraz możemy znowu to samo zrobić za nim. Chociaż możesz... Nie, cofa się znowu Bushido, oni koło Bushido się kręcą. W stronę jadą, w stronę plaży. Widzę czarny pojazd, oba pojazdy są w wyspie Chicanos. Przyjął, w drodze. Tu jak coś to na prawo od razu, bo wyjeżdżają przy nimi. Jezu święty, jak ci ludzie jeżdżą. Wyjeżdżają z wyspie Chicanos. O, na wizji mamy. Jesteśmy za tobą. Ci ludzie popierdolenie jeżdżą. Widzą światła i tak wiedzą. No kurwa, to jest szok. Biorę czarny. Pojedziemy za zielonym. Dobra, to jak on się swoim zajmuje, to już nie będę powiadomiał, póki nie da znaku, że zgubił, to ja powiem, gdzie jesteśmy. No co, on kurwa przez szpitalu przejeżdża? O. To ludzie kurwa mogą chodzić i być na... No szczególnie, że osoby po wypadkach, wystarczy, że ktoś będzie z kulami szedł, to nie ucieknie mu. Ale Speedy, zatrzymaj się. To koło marszałka, koło tego wyjeżdżamy. ETC, pojazd zaliczył kolizję. Jedzie jednak dalej. Czerwone parki, jak widzę, chciałem w lokalizacji. Obecnie cały czas poruszamy się za zielonym pojazdem, więc i tak nie udzielimy ci wsparcia niestety. Jeżeli coś by się działo, zagrożenie życia, informuję natychmiast. Kurwa, zawieszenie sobie przez niego rozjebie. Może tego bardziej wkurwi ten dźwięk. Mnie też. Zatyczki sobie kupię. Warto, warto. Chcesz mi powiedzieć, że to przypadek, że też takie briso przyjechało, tyle, że stanęło tutaj? Kurwa.
Mieliśmy kolizję. Nasza pozycja Chamberlain Hills. Kurwa mać. No dobrze, no to dołączcie się do mojego pościgu, jeśli zgubiliście tamten. Mam pojazd na mojej pozycji, zielonej i czarnej. Oba wozy są u mnie. Wszystko w porządku? Ta. W co my uderzyliśmy? Chciałbym wiedzieć. Dwa pojazdy są u mnie. No, Rockfall Hills. Kieruję się w stronę plaży znowu. Dobra. Ty żyjesz, ja żyję. Krew na mnie leci nigdzie. Nie, no to nie było takie uderzenie. Niewidzialną kolizję. Nie wywaliły, więc... Dobra. Mnie głowa boli, ale spróbujemy. Mam prowadzić? Nie, w porządku. No zobacz, kur... Jebane getciarze, śmiecie pierdolone, czarną chujebane. Do nich to serio czasem. Ja wiem, wiązanka, ale kurwa, no ja mam dość tutaj jazdy. Kurwa! Nie! Kurwa. To nie ja. To gracz. To nie ja. Roleplay, roleplay. Jak to było roleplay, roleplay. Więc cały czas do góry. Just roleplay. Jezu święty, no tak to nie. Kieruję się w stronę naszej cudownej stacji. No, weź pocichnij cały czas tą drogą do góry w stronę Tequili, bo chyba wyjedziemy im na front. Tak to wygląda, one się kierują w tamtym kierunku. Ale jaki tam ruch, kurwa, na getcie był. Jak na górę, to powinniśmy już zajechać. Jezu święty, straszny ruch. Chociaż nie, to nie wiedziałem. Pełno aut było. O, tu na prawo. No i zjechali niżej. I zielonej, no zielone jest. I czarne. Oni się cały czas w kupie trzymają. Nie wiem, mam straszne desynchro. Być może przez streama, być może, ale... Tragedia. Auto kurwa daleko ode mnie, a mnie wypierdala na pół kilometra. Mogło dać parę ostrzegawczych strzałów w kierowcy. Nie. Warto było spytać. No kurwa, stój dłużej. Jesteśmy na skrzyżowaniu przy Warszawie. Pillbox. Facet wypadł z wozu. Potrzebuję tutaj chwilnego wsparcia. Jesteśmy dosłownie przed panem Pillbox. Jedziemy tam do niego i zlewamy go? Tak, jedziemy do niego. 10-5 na twoją pozycję. Teraz pół minut. Pasów nie zapinają. Szybciej wysiąść mogą wtedy. Niech on nawet się nie zbliża do niego. Odsuń się od niego! Go popierdoliło już. I dobra, mam pompę. Formujemy szybko racing, okej? Okay? Mhm. Ja wezmę point. Mam największą siłę ognia. Drugi oficer niech weźmie taser. A trzeci niech pójdzie... Z rękawiczkami skuję go, okej? Okay? To... Mason, weź kajdanki, ja wezmę taser. Przez...
Tak, jak najszybciej, jak najszybciej. Dobra, jest twój. Daleko Igo? Sprawdzę wóz. Mason, pośpiesz się. Nie wiemy, jaki jest jego stan. Dobra, przenieście go. Przenieście go. Sprawdźcie jego stan. Przenieście go na bezpiecznie. Przenieście go. Oklepaliście go? Jeszcze nie. No to co, gdy kurwa? No, trzeba go oklepać jeszcze. To znaczy, że mamy kurwa samochód jechać. Pierw go trzeba przenieść, bo zaraz nas kurwa potrącą wszystkich. No dobra. Dobra, na nosze i na poczekaj. Cały czas obserwuję go. Jeżeli coś zrobi, mam broń wyciągniętą. Przepraszam, że tak podbiegłem, ale nie wiedziałem, że to jest jakiś poszukiwany, który jak podbiegłem, to zobaczyłem, że w niego celujecie. Dobrze, no spokojnie. Teraz musimy się przetransportować, bo zaraz wszyscy, kurwa, będziemy potrzebowali pomocy medycznej. Dobra, teraz ja się nim zajmę, muszę go oklepać. Dobra, jest wasz. Nic nie czuję przy nim. Szeryfie. Co, my go zabieramy, czy co? Od razu powiem, że to nie, że nie chciałem go oklepać, tylko nie chciałem, żeby było więcej poszkodowanych. Dlatego wolałem z bronią przy nim być. I go, żeby przenieśli, niż żeby na tej ruchliwej drodze akurat nam coś zrobili. No dobra, no nie musisz się przede mną tłumaczyć. Nie, po prostu mówię... Stopniem. Stopniem, dobra. No idź tam do nich, po co wsiadasz tam? Ignoruj się, żeby panika. No nic, jak jeszcze raz wydrze na mnie taką mordo, to mu wyjebie po prostu, po służbie. Tak ode mnie. Co robisz, co będziesz uważał? Na samochód mnie potrąci, będzie na mnie darpaje. Uciekał przed wami, czy o co chodzi? Tak, Mason wejdzie tam na tyle, ile może, dobra? Pewnie, że tak da się mu maskę i tyle. Mhm. Jednak nie wiemy, co to jest za osoba, no... Dlatego. Znaczy, ten wypadek drogowy, tak? No, uciekał wraz z kolegą, prawdopodobnie. Wyleciał przez szybę. Tylko gdzie jest... gdzie jest jego auto? Tam stoi, na ulicy. Tam jest... to szare. Zajmie się szeryf? Tym autem? Tak, zajmie się.
Dobra, dzięki. My będziemy pilnować tego chłopa na szpitalu. Idziemy tutaj przejrzeć nogę, bo dostał strzała. Mhm. Strzała z zderzaka, kurde. Lepiej ze zderzaka niż z dupy. Aware, blokowanie, żeby lokalnie pocelowanie się siadali, a nie rozjeżdżali. Wiesz co, no... W ogóle on dziwnie stanął jakoś. Bardzo dziwnie stanął ten szeryf. To się nie da. Zatrzymał się. A, nie wiem, myślałem, że będziesz sprawdzał skrótowo i to my, a to eventówka. Okej. Okay. Muszę zacząć sobie notować. Myślę, że zostawcie nas w spokoju. No nie, bardzo dobrze się tam ten szeryf zachował. Henryk Carver. Inaczej, jeżeli to nie byłby roleplay, gdzie kurwa auty, właśnie, gdzie auta nas rozpierdalają wszystkich, to ja bym go oklepał na miejscu, zanim przekazał pomocy medycznej. Ale ja wolałem, żeby oni go przenieśli, wtedy go sobie oklepię. Jak mi pizdą samochód, to mi kardy no, przez Tizera gdzieś wypadł. Będę musiał nowy pobrać, albo przejść się po ulicy, zobacz. Nie wierzę po prostu. Kurwa. A cash robbery, ale gdzie? Nie, to wyjebane. Dobra, zatrzymany krotek. Nie widzę nigdzie. A, tu. Nowa kobieta w departamencie? Nie. Jak Ja mam. Ja mam trzy kobiety w departamencie. To go pizgam to. Żonę, panią porucznik, Dianę Roy. Napad, oraz oficerkę pierwszego stopnia. Agat tu. Przy grow. Szelko mały, tak to ja. To ty? Jak to ty? Piękny jesteś, a na imię mam Jacek. Ja też mam Jacek. Jacki są najlepsze, nie? Szakalku. Jacki są najlepsze. Tylko Jacki. Masakra z tymi Jackami. Oho, niemiło. Czyli jak zim? Święte gówno. Darą 300 zaróbcie.
Co, uderzył w jakieś auto? Czy jak to wyglądało? No tak, chyba uderzył w jakieś auto. Chyba trupa będziemy mieli. Będzie trup? Jak myślicie? Kolejny. No jak eventówkę i... No to tak, no to pewnie tak. Jakby... Z drugiej strony po co im odgrywanie to wszystko na celach i to... Ta. Nie było jakby gotowe rozmowy. Ja tam się cieszę, że chłopaki dają nam się pościgać trochę. Tylko nie podoba mi się, że to kurwa odbijałem się kurwa od wszystkich aut. To mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, jak takie desynchro kurwa wypierdalało, że... Dyrektorze, za chwilkę. Aj, kto to był? Kto? Który? Nowi lekarze? Nie, starzy. Nie, starzy. Starzy? Nowi starzy? Nowy starzy. Do mnie nowi. Ciebie też mało ludzi pewnie pamięta. I zna. O, ja nie powiem, że na tym personelu medycznym to jest na czym oko zawiesić teraz. Ua. Mówisz? Muszę napisać do kogoś SMS-u. Spróbuj tylko kurwa społeczniaku jeden, to cię zdegraduje. Jestem konfidentem, nie wstydzę się. A powinieneś. Mówiwa, jestem VPD, no trudno, żebym nie był. Aha, bo my konfidenci, kurwa? No raczej. Aha! Mów kurwa za siebie. Ja prowadzę teczki na każdego. Jak ktoś się do mnie przychacharzy, to od razu do góry. Dobra, to już wiadomo, szafie kogo zwalniać, nie? Kto będzie ten, w razie czego, gdy będzie tam jakaś... matko, zgubiłam słowo. Jak mnie podpierdolą do Departamentu Sprawiedliwości, to będę wiedział kto. Tak, chyba tak. Przysiona. Konfidenctwo? Nie no, ale kajdanki to ja będę chciał z powrotem. Nie. Nie. Co, na kostnicy w kajdankach? A, się... Aha. Nie no, mam nadzieję, że wyjdzie z tego śmiechem żartem. Lepiej, żeby wyszedł, to przynajmniej drugiego złapiemy dzięki niemu. Znaczy dziwne, że nie poprosili o kluczyk do kajdanek. Gdy jest operacja? Bo Jegor sobie radzi. No, no dobra. Ja nie wnikam. Niech nam żartem co usiądę. Dobrze, że już 2 marca, teraz cieplej się robi. Diana. Słucham. Stara się robisz. No chodź. No chodź tu, nie zaś. No idę, zaraz wrócę. Stara jesteś.
No powinnaś, pani szeryf. Pani porucznik w szeryfostwie. Widzisz, pani porucznik tutaj w Departamencie Policji, pani porucznik... Nie jest Michael. A, swój samochód. Nie ma Dante, nie ma Dante. W końcu. Po co ci Dante? Maskę muszę wymienić. Zrobić jeszcze jeden samochód przy okazji. Dante pociągi gra, tak? Widzę. Nie, nie Dante. Ktoś inny. No bo ja nie ogarniam sama. No jak nie ogarniasz? To masz sierżanta jakiegoś tutaj. A co, kiedy możemy... Jego kajdanki nie przeszkadzały? No tak nikt nie... Najwyżej miał... Kajdanki w tym wypadku nie przeszkadzały. No dobrze. Czy wiesz, wolałem spytać niż... Tak naprawdę to jedyne, co to z bark bym mógł wybić, no i tyle. No tak. A teraz pozwólcie, że się pójdę... Przyrzut? ...odświeżyć. Czy trup? Trup. Niestety. Oj, chuj. Ale jak mam tak łeb rozbity, no to... Nie dziwię się. Okej. Okay. Dobra, całą dokumentację będziemy potrzebowali, nie? No dobra, dobra. Denat. Nie przeżył. No to mamy mu robić sekcję, czy nie mamy? Bo tak powiedzmy... Sekcja nie jest potrzebna w tym przypadku. No właśnie, też mi się tak wydaje. To jest od wypadku. W tym przypadku nie. Po prostu... No i tak będziemy musieli go przeszukać jeszcze, nie? Co miał przy sobie, etc. No to tam możecie wejść. Już Mason, zajmiesz się? 12, zajmiesz się? A mogę w końcu coś z tą nogą zrobić? A. Teraz się umyć. Okej. Przepraszam, że uniosłem głos, ale naprawdę nie. Czekaj. A potem mogę tam skoczyć po jego rzeczy, to nie problem. Wezmę worek, wezmę wszystko i przeszukam potem. W porządku. Kajdanki odzyskam w końcu. Już ten, jeszcze ktoś idzie. Okej. Ja potrzebuję spokojnej osoby, kappa. No widzisz, ja jestem bardzo spokojną osobą, ale niestety jestem w Departamencie Policji, więc nie mam jak ci pomóc, Kisiel. Spanikowali ludzie. Pan gdzie wyszkoli? W jeden księżyc. Z naszych procedur. Ale widzisz, ona jest w Departamencie Szeryfa, no i co ja mogę, co ja biedny mogę? Ona się mnie boi i co, więc... Co, czym mówimy? Jak chcecie, to możecie nam do Donata wejść. Ubrania będziecie mieli po lewej stronie. Zaraz funkcjonariusz tam wejdzie, to wszystko sprawdzi, bo i tak musi kajdanki... odzyskać. No, tego się nie wystraszcie, bo ma cały mostek powyrywany. O, no nie dziwię się. Ej. No. To nic, jak nie ogarnie, to szkoda w życiu. Nie widzę tego, żeby mnie szkoda. Aha, niemiło. Jestem dobrym nauczycielem. Mam podcięło. Na masce się przejechałem chwilę. To fajny departament. No tak, no tak. Ja nie przyznaję się do pana Perez Mafizji.
Historia Romeo i Julii zna... Moher! Muszę się odświeżyć. Mhm. To co, chcecie tam wejść? Miałbym też do ciebie prośbę, Jegor. Podczas pościgu zajebałem głową o... No... No miałem lekki wypadek. Dać. Po prostu chciałbym sprawdzić, czy wszystko w porządku, a nie miałem jeszcze czasu nawet w lustro spojrzeć, więc... Pójdziemy tutaj, bo tam nie chciałbyś widzieć, co się działo. Nie mówię, że po prostu boli mnie głowa. Zdejmuj czapę i okulary. Oczka sprawdzimy. Okej, okay. Wstrząsu na pewno nie ma. Mhm. Jakbyś mi pokazał, w którym... Albo czekaj. W którym miejscu ci boli dokładnie? Tu mnie boli. Aj! Próbowałem, wiesz, rękoma się tu trochę osłonić, ale... No jebłem głową o kierownicę. I to dość porządnie. Okej, masz siniaka. Jeżeli chcesz, możemy ci zrobić tomografię głowy, ale wydaje mi się, że uderzyłeś o kierownicę, czy uderzyłeś w poduszkę powietrzną? O kierownicę. Poduszka nie uderzyła, nie wybuchła. To ja bym pozwał normalnie firmę, która wam auto sprawdza. Ale ani ode mnie, ani u Masona ze strony też nic. Więc będzie trzeba sprawdzić poduszkę. Wydaje mi się, że to jest ten piąta kolumna. Dobra, zrobimy ci tomografię komputerową, chodź. Cały czas takie pulsowanie czuję. No, bo uderzyłeś się. No wiesz, wolę, żebyś to sprawdził, niż później, kurwa, coś by z tego poważniejszego powstało i... Dobra, wszystko zdjąć pewnie. Rozbieramy się, dokładnie. Dobra, broń odłożę tutaj. Chciałbym, żebyś zamknął drzwi, w razie czego. No nie, no oczywiście. W spodniach zostać? Zostań w majtach. Pokaż swoje prężne pośladki. Dalej, kładź się. Zgłaszam. Mam pacjenta. Czy Departament Sprawiedliwości czy nic? Hmm.
git bym nadzorował, czy się nie znęca. O, ja? Znęcanie? Nie. Za kogo wy mnie macie w ogóle? Skądże? No jesteś zły i niedobry, tym bardziej dla mnie. Nie będę nic mu robić. Po prostu jest obity. Bardziej, że ja już miałem tyle rzeczy medycznych tutaj robionych, że... Masz suczoną głowę. Ubierz się i zaraz coś poradzimy. No w oce, ale no to na kiwi tylko. Okej, okay, dobra. Przeciwbólowo damy ci ketonola. Jeff, proszę odejść na zgłoszenie. Idę. Z tobą jest wszystko w porządku, nie potrzebujesz pomocy, daj. Tak. Dobra. Z tobą okej, no. Klapnij sobie. Tak to jest, Igor, tak to jest. Ale powiem ci, Igor, że w tej koszuli wyglądasz dużo lepiej. Ja wiem, że to jest koroner, ale naprawdę pasuje ci ta koszula. Powiem ci, bardzo lubię tę koszulę. Jest naprawdę, no pasuje ci po prostu. Mam dobry look w niej. Powiedziałbym, że jeszcze wyszczuplę, ale to byś powiedział, a co jestem gruby, więc się powstrzymam.
Nie no. Jak na swój wiek dobrze wyglądam, uważam. To prawda. Cudnie, cudnie. A jak będzie to nadal? Dobra, i trzymaj sobie tak. Leci na zgłoszenie. A w którym miejscu jest to zgłoszenie? A. Zdecydowanie przy elektrowni. O kurde, to kawałek drogi. O, a ile za dojazd? No to tak. Masz czym popić? No tak w samochodzie bym miał, no tutaj to tak. Średnio bym powiedział. To sekundka. 02 do 535. 535. Dostałem informację od pani z Bushido, że Burrito, czyli jeden z pojazdów zaginionych, wrócił na miejsce. Nie wiem, czy nie masz jej ID carda, czy oddawałeś jej? Przyjął. Jak bardzo twój organizm zareaguje. Na służbie, w pracy możesz być, ale lepiej, żebyś się prowadził. Przyjął. Jak cokolwiek by się złego działo, daj znać. To przyjadę. Dobrze. I zobaczymy. Albo ty przyjedziesz, trzeba wtedy badania wykonamy. Dobra, jasne. Dzięki ci wielkie. To odłożyć ci? To zacząłem to przy... Do śmietnika. Znaczy, dopiero jak będzie zimne to wyrzuć, bo to jest jednorazowe. A, okej. Okay. Boże, jak będzie ciepłe. Zimne, jak będzie ciepłe. Za długo już jestem na dyżurze chyba. Ua. Dobra, teraz idę, bo Departament Sprawiedliwości mnie wzywa. Oho. Dzień dobry. Jego Zacharów widział. Dobra, mam jego rzeczy. Imię, nazwisko, sprawdziłem. Czyste łza, nic totalnie. Miał tylko pojazd. Florencja, już kurwa myślałem, że cię zwolnili. O, nie, nie zwolnili. Hejka. Cześć. Jak tam? Hejka.
No tak właśnie chciałem ten, nie zdążyłem Igorowi się spytać, że co, zwolnili cię, że tak cicho tu na szpitalu? Nikt nie biega, nikt nie krzyczy. No, oprócz tego, że jak krzyczałam kilka dni temu, że na ligar, to nikt nie krzyczy. Rozumiem. No, a tak wszystko w porządku. Jezus Maria, dzieci. W porządku, no teraz mieliśmy Denata niestety, po pościgu. Kto umarł? Kto umarł? Mason? Dowód wziąłeś? Mason umarł. Tak, tak, dokładnie. Harry Gerley. Nie jestem. Ach, to skurwysyny. Zachowujcie się, do Departamentu Sprawiedliwości jest na szpitalu. A jak tam u pana 002? Wszystko w porządku? Ściany chyba nie widzi. A jak wyjdą, kurwa? No więc właśnie. A, nie ryzykuj. Coś takiego. Wszystko zawsze jak coś przeskrobię, to robię jedną rzecz. Nie ma. Dostaję tylko szanowni. Jezu święty. Ja ostatnio się chowałam za ladą, bo cichy mi powiedział, że nie mogę takich butków nosić. To kurwa, był... klaun jebany wygląda. Nie, no nie wygląda źle właśnie. Super, są cieplusie. Ja jadę po takie te, takie kurwa z dzwoneczkiem na końcu. No, to by się przydało, takie czerwone. No i kurwa, dorównam do ciebie. Dobra, klaunie, kurwa. Możemy kurwa cyrk razem. Na nosek tak pip, nie pędzę. A ja ci teraz zrobię pip nosek, kurwa. Ja ten nosek po lewo. Przepraszam! Nie skomentuję, Florencja. Proszę bardzo. Przepraszam. Przepraszam. Przyjmuję zaczek. Przepraszam. Ja pierdolę. Sorry. Wiesz, to co ty tu robisz, to jest chuj przy niej. Ekscelencjo, mój władcy doktorze, wybacz mi, proszę. Słucham? Miałeś wizytę dentystyczną, tak? Zaraz będziesz miała drugą. Co? Co znaczy 10-16? Nie wiem, co znaczy 10-16. Ja miałem kurwa kody radiowe. 10-16, wy jesteście od kodów radiowych. Właśnie, czy jest 10-16? Czy jest 10-16? Wasze, nasze. On powiedział wasze. Jeff 10-16. Powinniśmy mieć takie same. Nie, no, nie powinniśmy mieć takich samych. Nie powinniśmy. Dobra, no, nie mamy. Nasze komunikaty radiowe no, posługują 10-16. Nasze komunikaty posługują się wydaj mi dokończyć, mam pełno śliny w buzi, nie mogę dokończyć. No, to mama, ale... Nasze komunikaty radiowe to wyglądają tak, że wszyscy się drą na tym radiu. No i poprawnie. Nie chcę mówić. Puchajka. Kto ma być 00? Kto ja? Nie no, czekaj, my nie mamy 10-15, a potem no, ponieważ... Flora. Co? Nasz regulamin. Ja. Ja wiem, że cię nosi. Jezu, co to za łysy? Co to za łysa pała? Ty przyszły mąż. Już wiem. Teł z rannego na szpital. Nie skomentuję was, nie? Co? To jest pikuś, to co tu się słyszy. Cicho, nie wiem, co to się dzieje. To jest Las Vegas. Lepiej, żebyś nie słyszał niektórych rzeczy. 5-5, jestem pościgu za... Łysy? To są mi chyba za tatuaż robiła, Jezu. Zatrzymuję szarego dominatora. Ale jak ktoś skomentował? Nie mam zebra, boy. X-ray, 5-0. Podpisałem mu tym pod komentarzem, że ma... Pod tym, że ma... Dobra, Mason, jedziemy. Na razie, trzymajcie się. Udajemy się na twoją pozycję. Dziesiątka, 10-41. O kurwa, Webster, Webster żyje? Webster? Odżyje, kurwa? On tylko do szczęścia potrzebny. A, no tak, bo się nie lubicie. On mu wziąsło. Ale ty jesteś... A to mówię prywatnie. Póki jest wyżej ode mnie stopniem, to... Jak będzie na równi, to będę mówił nie tylko prywatnie. Nie wiem, żartuję.
pracujemy, tylko na wsparcie jedziemy. No tak. Zaraz musimy na to Bushido jechać, bo dostałem informację od pani z Bushido, że Burita się odzyskało. Czy próbujemy pobrać jakieś odciski? Ale zatamował ruch. No tak stanęli trochę. Jak się kończyło zwężenie aktualnie. Ta patera. Co to ma? A. Tam tararara. Zero dwa do dziesiątki, udaj się na szpital sprawdzić, co się dzieje. W kodzie drugim. Wziął i zniknął. Puf. Chyba crasha dostał. Jep, crash.
Co to teraz było? Czy już nie wraca, czy co? Co tam, szef? Idziemy. To nie są ci z wasabi, z bushi do ropinnego gówna? Nie wiem. A ja na stację bym musiał. Dodam 025 stacja. Ja na stację muszę. Dobrze. Zachęciły się gdzieś moje kajdany. Bransoletki muszę wziąć. Ten jeden, ten. Jezu, czemu chcę mówić ciągle wkład do Tasera? Kurwa, nie są łołówki. Jakieś inne gówna, że wkład się do tego. Cardridge. Ja wiem, no ale po prostu mnie trzepie, naprawdę. W porządku. Dobra, zrobimy to trochę szybciej, bo sprawa na Bushido czeka cały czas. Możemy jechać na Bushido, no tam jedna para kajdanek aktualnie mi tam styknie. Nie? To się aż tak nie pali. Ja mam jedną parę dodatkową, to ci dam. No, spokojnie. Póki nic się nie dzieje, to... Jak zabraknie, to się wsparcie poprosisz, żeby przyjechali i zapieli, ale... Nie przewiduję raczej, żeby coś się jakoś nie wiadomo co stało. Chociaż, cholera wie, co to się dzieje czasem. Mam wrażenie, że jeden z nich to był ten Shingen. Kojarzę kuźwa tego Dominatora z tymi naklejami. On był ten kumpel Shingena. A tam samochód jest. Ale drugiego nie ma. Gdzie to jest pojazd, który przybył, tak? No, wygląda na cały. Zewnętrznie nie widzę uszkodzeń. Jeszcze odciski można, co nam to... Tak, podejdziemy, zobaczymy, gdzie pan jest. Pierdolę, nie biegam jak nie muszę, ale to... Witamy. Ahoj. Jak to się stało, że pojazd powrócił? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem kiedy. A otwierała go pani? Coś sprawdzała? Szczerze mówiąc, wolałam nie powiedzieć. Dobrze, zapraszam. Zobaczyłam tylko, że jest. Mhm. Podejdziemy, otworzymy wszystko przy pani też, żeby nie było, nie? Kto miał dostęp do tego auta? Czy tylko pani się nim porusza? Tylko ja się nim poruszam. Dobrze, bo chodzi mi o odciski palców, jeżeli jakiekolwiek by były, to też sprawdzimy. Raz pożyczyłam swojemu dostawcy. Mhm. Hi. I w zasadzie to tyle. Kluczyki tylko pani ma do niego, tak? Hi. Okej. Okay. Pięć,
Nikogo nie ma. Otworzę tutaj. Widzę jakieś ciuchy, butelki sosu sojowego. Nic więcej tu nie widzę, czyli nic, wszystko tak jak było, tak jest, tak? Proszę zerknąć, ja tu coś zaświecę. De facto jest wszystko tak jak było, nic nie ruszone. W tym samym miejscu też. No, pomijając, że te ciuchy to tam trochę się walają luzem, to no tak. Okej, okay. Dobra. Zajrzymy też do przodu. Pięć jest na miejscu, wezmę. Coś tam mamy? Jest to cały program, to póki co. Wygląda na całą. Albo ktoś miał dodatkowy klucz, albo zna się w sumie. Mason, zajrzyj pod stacyjką. Jeżeli możesz dojść do kabli, to zobacz, czy kable są w nienaruszonym stanie, czy nie były coś przy nich grzebane. Być może ktoś się zna. Być może ktoś się zna na kablach. Po prostu w ten sposób odpalił auto. Do schowka i tutaj przy drzwiach wszystko jest ok. Proszę też zerknąć. Otworzę tylko schowek, żeby pani nie dotykała palcami. Mhm. Proszę zerknąć, czy wszystko jest tak jak było. Jeszcze zobaczymy za siedzeniami. Jest ok. Była pani u mechanika, albo grzebał ktoś u pani w samochodzie ostatnio? O, bo to raz nim byłam. Myślę, że... U kogoś konkretnego? Czy... Jakiegoś konkretnego mechanika, czy po prostu tam, gdzie się... W zasadzie gdzie się napotoczył, bo i u Michaela, i u Wamaru, tak naprawdę, więc... Okej. Okay. Co z kablami? No, wystają, dlatego się pytałem w sumie o mechanika.
Mógł coś grzebać, cholera wie, ale raczej to tak nie powinno wyglądać. Inaczej, czy twoim zdaniem da radę odpalić? Moim zdaniem da radę odpalić. No dobra, czyli pani uważa, że wszystko jest w porządku, nic nie tknięte, tak? Jeśli chodzi o rzeczy w środku, hej. Dobra. Jeszcze tylko zerknę tutaj za fotelami. I przejdziemy do... Mason, wezwij techników, aby ściągnęli odciski palców. Słucham. Halo, halo. Otwarte? Słucham? Diana, halo. O? Co tam? Tam, czy Bushido otwarte? No Bushido mamy taką sytuację, że były dwa auta zaginęły, jedno auto wróciło. Prawdopodobnie odpalone przez kable. Dlatego wezwaliśmy techników, którzy ściągną odciski palców. Jeżeli chcesz, możesz przyjechać. O, zjeść chyba. się zajmować, kurwa, furami zaginionymi, no bez przesady. Ty, kurwa, a ja... Tego jestem. Czy ja się powinienem tym zajmować? No właśnie. Ale patrolówka jest od tego. O, lelelelelele. Zaraz będę. Więc tak, za siedzeniami widzę ślady błota. Ktoś musiał wchodzić tam stopami, buciorami. Tak czy siak po tym nie wypiorę. Nie wiadomo, kto to był. Dobrze, no mamy jedno auto, nie mamy drugiego auta. W takim razie... Jeśli nie być szczera, to na tamtym mi bardziej zależy. Rozumiem, dlatego zostanie uznany jako zaginione, skradzione. Będą za nim poszukiwania. Kurde, szkoda, że tutaj kamer nie ma. To jest największy problem. Spróbujemy się skontaktować z Urzędem Miasta, żeby kamery miejskie sprawdzić. Z okolicznych tutaj ulic, ale... Z tego co wiem, to ulicy nie są jakieś kamery. No więc właśnie. I podobno obejmuje obszar, który jest przed Bushido, do innego wyjazdu jednak nie ma. No więc właśnie, więc może coś się uda, albo kogoś się uda zidentyfikować. Technicy jeszcze pobiorą od pani odcisk palca, tak aby zweryfikować, które są pani, a które są kogoś nieporządnego, jeżeli będą. Nie. Żaden problem. Mhm.
Notatkę dałem, że skradziono samochód. Jasne. Ja wiem, że to nie miejsce, no w sobie to nie jest miejsce, nie ma. Zależy na co, czy to tak do mnie. Tak, do pani. Pamięta pani rozmowę na temat ramenu? No i wtedy, jak chodziło o numer, to... Zła i dostała. Pani porucznik, jeden samochód wrócił, drugiego nie widać. Tutaj nie. Będziemy musieli miejskę poprosić. Urząd Miasta. Może ten fast food naprzeciwko. Zajdę później za chwilę. Zapytam się, czy mają wgląd na ulicę. A ten lucky pocket? Mhm. On jest już od dawna zamknięty. Ja zwróciłem uwagę. No, biznes się tutaj nie utrzymał akurat. Dlatego jeżeli cokolwiek, jakkolwiek, to podobno bazuje właśnie na kamerach, które są z końca. Najlepiej tutaj jeszcze umyć te dłonie, nie? Najlepiej mydłem. No to jednak tusz i no. Na razie, trzymajcie się. Przede wszystkim na razie. Jednego dnia po prostu traci. Dobra, Mason. Tak, to co miałeś zrobić parę godzin temu. Czyli no tutaj spisać notatkę z tego wszystkiego. No jedno auto mamy, czyli... Troszeczkę jeden z problemów z głowy, żeby to brzydko nie brzmiało. No ale drugie auto, no, będzie trzeba odnaleźć. No, białego koloru, dobra, nieważne. No Mason, to wejdź, wejdźcie do środka i spisz wszystkie dane i tak dalej, i tak dalej. Przyjął. Auto zamknięte? Nie za ciepło ci? Ja w kurtce, a ty w koszuli? W samochodzie, kurde, siedzę głównie, więc no. Dobrze, dobrze. Co tam? A co tam? Może być. Może być, nic się nie dzieje, nic. Kojarzysz Racer? Racer to on miał? Rocker. Kojarzysz Rockera? Nie. Z 22 i młody chłopak. Nie. Ace Escara? Ace Escara, no. Gościu podejrzany o morderstwo 3 osób. Morderstwo albo zlecenie. What the fuck? No. Działo się trochę. Moment, to czym on jest poszukiwany?
bo siedzi. Kto? Jeszcze raz. Ace Escara. Siedzi. Escara? Escara, tak. Siedzi w departamencie szeryfa na Sandy. No jak nie ma? Ace Escara. A, przez dwa R. Mhm. Młody chłopak. Młody gu... O te, a, to ja wiem, to... Je... No, no. Trochę się działo pod twoją nieobecność. No to młodziak. Aha, no ja młodego miałam wsadzać. Mhm. Kogo zabił? Mackenzie'ego. Boba. Nie znam. Wiesz co, osoby te porwały pielęgniarkę. Chciały ją zgwałcić i w ogóle prawdopodobnie zabić. Poszli siedzieć za to. A dwójki mi tak rozrabiają? Kurwa, chwilę mnie nie ma, już tak rozrabiają? Mhm. Znaczy z tego, z informacji, które dostawałem, to było mówione, że Ace nie należy już do 22. Kiedy? Słuchaj, jego... No, to auto było zatrzymywane. Chodzi o to, że... jest... Był pod opieką psychiatry Jegora. I z tej wiedzy, którą przekazywał mu... Oczywiście to... Jezu, jeszcze Sherman. Tak, dzień dobry, słucham. Cześć, cześć. Słuchaj, sprawa jest. Mhm. Wy coś ten wiecie na temat... na temat jakiegoś śledztwa, które prowadzi szeryfostwo? Śledztwo, jedyne śledztwo, jakie prawdopodobnie jest, chociaż nie dostałem jeszcze żadnego raportu od Dantego, to jest o Ace'ie. Ale nic nie zostało mi przekazane, ponieważ Dante ma problemy z Jegorem, więc coś tam poszło nie tak i w ogóle afera taka, że... No, bo jest dziwna sprawa, bo szeryfostwo połączyło się, w sensie chcieli zrobić tego, task force'a z nami. Zrobili go i teraz dostajesz tę informację, że tego, że ponoć wy coś jeszcze tam jeździcie na tym, na Małym Tokio jesteście. No jesteśmy obecnie, ponieważ Kasumi z Bushido dwa auta skradziono, jedno odzyskała, nie wiem, ktoś przywiózł z powrotem i dlatego tu jesteśmy, ale nie zajmujemy się żadną sprawą ani Ace'a, ani ten. Bo nie, bo tam w sensie tego, bo ode mnie jest wyznaczony jeden człowiek. Ja tam właśnie mówił, że coś się dzieje, że policja stoi z tabletami i w ogóle coś tam kręci się. No nie, tym się nie zajmuję, ponieważ nie, jakby, mówię, nie zostałem. Nie, to nie chodzi o to. Mhm. Tylko właśnie byłem ciekawy, czy ty w ogóle wiesz coś na ten temat. No ja chciałem się w końcu kurwa dowiedzieć na ten temat, bo no nie ukrywajmy, my powinniśmy o tym wiedzieć i żadne informacje do nas nie dotarły, nie? No właśnie. I żadne informacje, dlatego no, ja byłem... Oni chcieli task force'a, no ja się na to zgodziłem, no bo wiesz, jakby chcą pomocy, to spoko, nie? No tak. Nie ma problemu. Ale właśnie też tak się zastanawiam, czy wy w ogóle wiecie coś na ten temat. No właśnie, jedyne co się dowiedziałem to, że S siedzi. Że prawdopodobnie Mackenzie'ego i tego drugiego, czyli to, co rozmawialiśmy, że odjebło. Prawdopodobnie to jebnie. No. I jebło w końcu. Tylko no mówię, no ja... Zatrzymywaliśmy go. Ja nie byłem o niczym informowany, nie? Żadnego raportu ani z szeryfostwa, ani z Mission Row nie dostałem, nie? Nic. Ace był zatrzymany przez nas i to tak na grubo był, bo był pod komendą Mission Row zatrzymany. Myśmy tam centurionem się w niego wjebali, bo była obawa, że ma broń przy sobie, nie? Mm-hmm. I on był zatrzymany. Ale w ogóle taką ciekawostkę ci powiem, najprawdopodobniej zaraz wychodzi na wolność. Okej.
bo dojowcy go raczej wypuszczą, bo Departament Szeryfa nie przedstawił żadnych dowodów. A sprawdzili w ogóle coś? Cokolwiek, kurwa? Jakieś miejsce zbrodni sprawdzili? Jakieś, kurwa, odciski, cokolwiek? Nie wiem. Nie, no kurwa. Wiem, tylko, że go wypuszczą zaraz i dlaczego o tym wiem, bo byłem na rozmowie z dojowcem. Jak on ma? No z generalnym, tak? No już nie pamiętam jak on to... Vincent, nie wiem czy kojarzysz. Tak, rozmawiałem z nim wczoraj. No dobra, to ma ważne. Byłem z nim na rozmowie, całym zarządem agencji. I on właśnie powiedział, że szeryfostwo nie przekazało żadnych też dokumentów, dowodów i że za kilka godzin wyślę albo przywiezie nam ktoś dokument, żeby go wypuścić, nie? Ja pierdolę. Także zaraz morderca będzie na wolności. A dlaczego pytałem o ten mały Seul? Dlatego, że szeryfi podejrzewają, że ktoś z małego Seulu pomagał Ace'owi w ucieczce. Po zabójstwie. Okej. Okay. Dlatego tam się moi ode mnie kręcą po cywilu. Mhm. W sensie ten jeden człowiek ode mnie się kręci po cywilu, no bo on tam szuka, ludzi poznaje, obserwuje i podsłuchuje najczęściej, nie? No to takie ma zadanie. Dlatego też się zdziwiłem, że wy w ogóle ten... czy w ogóle coś wiecie na ten temat, nie? No mówię, no tylko tyle, ile sam kurwa wyciągnąłem informacje, nie? Mówię, żadnego raportu, nic, no to trochę chujowo. Kompletnie. Trochę chujowo. A ty w ogóle, zapytam, znaczy jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, nie? Bo ty gadałeś już z nimi, z dajowcami, nie? Tak, no. Coś mówili, że ten, że będzie, że chcą być mediatorem w jakichś spotkaniach, jakiś meeting zrobić? Tak, spytali się mnie o Mission Row. A pytali cię o nas? Pytali o wszystkich tak naprawdę. Okay, i... czyli ten sam zestaw pytań, rozumiem. No. I o IMS też? Tak. Okej. Miał mi się normalnie akurat nie pytali, ale pytali o ciebie. Ja mówię tak, ja ci powiem, bo jakby to jest zgodne z prawdą, ja nie będę leciał w chuja. Mhm. I powiedziałem, ja z sąsiadem swoim dobrze żyję, ale moi ludzie z jego ludźmi już tak średnio, nie? No tak, no wiesz, to samo powiedziałem, że ja z tobą, jako głową waszej agencji, no dogaduję się w bardzo dobry sposób, tak? Tak. Cały czas jesteśmy na łączu. Na to, że nasi ludzie się nie lubią, no jakby tego nie zmienimy, no. Nie lubią się, to nie... Powiedziałem, że jak pan chce meeting robić, to pan halę wynajmie i tam wszystkich ludzi zaprosi, ale to nic nie da, nie? Tak, odebrać wszystkim broń, kurwa, wszystkie rzeczy niebezpieczne, bo... mogłoby się dziać, kurwa. No właśnie. Nie dobra, wiem. Ja czekam na ten papier i dam ci znać, jak on wyjdzie na wolność. No dobra. Dobra, jeżeli chcesz i nie wiem, jakie informacje wasi mają, ale możemy połączyć się i moi detektywi mogą wam wspomóc. No bo to będzie znaczy, teraz wspomóc, bo ja nie mogę tego przejąć, skoro ja nic o tym nie wiedziałem nawet. Mi to nie przeszkadza, ale jakby to nie jest moja sprawa też do końca, nie? No to nie my to robimy, to robią szeryfi, to oni trochę zaniedbania mają, widzę. No trochę bardzo. Jeżeli... Raportują na zasadzie takiej, że ode mnie ludzie bardzo, bardzo dużo przebywają na Little Seulu. Oni tam jedzą, oni tam mają znajomych i tak dalej, dlatego z tego względu moi się tam kręcą. No tak. No a jeżeli Dante mi mówi, że z Jegorem się na tyle nie dogaduje, że Jegor nie wystawił mu sekcji zwłok tamtych osób, no to jest coś nie tak, nie? Kurwa, chyba się od tego odetnę, wiesz, bo to brudy się strasznie robią. No, dzieją się brudy. Właśnie mi też się to nie podoba, że to jest pod naszym nosem tak naprawdę, nie? No, to śmierdząca sprawa. Tym bardziej, że teraz są dojowcy, także trzeba uważać na swoje ruchy. No tym bardziej, że ja dojowcom powiedziałem wprost informacje, które się dowiedziałem, że ludzie tutaj na Małym Tokio się po prostu boją szeryfów. Przecież zabuszli do podobno dwóch szeryfów, jednemu w brzuch jebli, a drugiemu z liścia, kurwa, nie? No kurwa, w mieście... Kurwa, ty nie gadaj takich rzeczy, bo nawet z więzienia wyjdą brody jeszcze.
Znaczy wiesz, to co się dzieje na więzieniu zostaje na więzieniu, ale jeżeli kurwa za Bushido takie coś robią, no to jest coś nie tak, nie? Jakby Sherman, ludzie tu kurwa widzą, tu mają okna i w ogóle, no kurwa. Co oni odpierdalają do chuja? To jest prawda. To się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to się dzieje za zamkniętymi drzwiami. No dokładnie. Tam ci nikt nie udowodni, a tutaj kurwa tyle gapiów, że nawet Kasumi się kurwa szeryfu boi? No kurwa, że ludzie się. To już nie nasza firma. No ale wiesz, no twoi żyją dobrze z Kasumi tutaj i z Bushido, więc no... To nie chodzi o to po prostu, wiesz, jakby no, jak są teraz odpowiedzialni dojowcy za district, no to... No to będą węszyć, nie? I nie tylko na nas, ale też na przestępców, nie? Ja swoim powiedziałem, jeżeli zobaczą złamanie prawa u szeryfa, mają prawo go aresztować. I no, tyle. Chyba tak nie może, chyba tak to nie działa. No, oczywiście, że nie działa. A ja się w to nie wpierdalam. Nie, no proszę. Proszę na służbę ściągnąć? Oczywiście, że tak. A nie słyszałeś, kurwa, o sytuacji... Ale nie słyszałeś, kurwa, o sytuacji, gdzie Fibowiec, kurwa, został aresztowany i go wypierdolili z roboty? Kurwa, takie tak, rzeczy się, no, kurwa, było dzieją. Coś takiego, że... Było coś takiego, ale widziałem z lewą blachą Fibu. Nie, z normalną też, kurwa. Inaczej, jeżeli mamy, kurwa, dowody na kogoś, ewidentnie, no to możemy takie coś zrobić. Oczywiście, no, my siebie, kurwa, no nie ruszamy, no. No właśnie, to jest takie... Ale wiesz, jeżeli kurwa ludzie mi się tutaj boją ich, bo ewidentnie mówią, że się ich boją, nie, że kurwa wiesz, no to coś jest kurwa nie tak, nie? Tak nie powinno wyglądać. Jakby... Co z tą MR-ką? Jeszcze raz? MR-ką. Nie wiem. Cisza na razie. No dobra, jak chcesz, to ci dam znać, jak on wyjdzie na wolność. Dobra, jasne. Trzymaj się. Na razie. Źli szeryfie. To jedziemy, szef? Wiesz, czego się dowiedziałem? Słucham. Że na Ace'a nie ma żadnych dowodów i wyjdzie z pierdla. A to źle, czy dobrze? No nie wiem. No chyba... Nie, że nie ma dowodów, bo nic nie zrobił, tylko nie ma dowodów, bo nikt tego kurwa nie dopilnował. No to wina szeryfów, no i chuj. No i Mission Row. Z tego co wiem. Ale dobra, wina. Ja się nie wpierdalam to. Kurwa, rozjebane mam. Aj. Co? Światło? Mhm. Coś tak widzę, że nie mrugamy. Przejdziemy jeszcze przez czerwony parking na chwilę? No ale w sumie już o tej porze to nie ważne. Możemy. Do góry też chcesz? Samochodem lepiej coś zrobić. Nie, kurwa, nic nie widzę. Ciemno. No właśnie dlatego mówię, żeby nie stwarzać zagrożenia w ruchu. Okej, jesteśmy na bombach, jest gites, ale tak to... Zadzwonić do Michaela? No jeżeli jest. Nie ma zielonego go powiedzieć. Chciałbym, żeby był tam przynajmniej samochód do dysku. W sensie nie wiem, czy on zrobił jeszcze. On się tak nie spieszy, ale po prostu nie mogę się doczekać. O tak. O, telefon wyłączony ma. Wyjebane mam w ogóle. Wiesz, kisielkawa, tu chodzi o to, że... Ja... Nawet o ocenie wiem, czy to on to zrobił. Ja nie wiem, co oni mają do tej wanilii. Jak jest drag dining, to gdzieś się wokół wanilii to jest. Nawet o ocenie wiem tak naprawdę, czy on to zrobił, czy kogo wynajął i w ogóle. Ale jeżeli nie wiemy tego IC i na pewno były jakieś dowody, na pewno nie wierzę, że dwie osoby kurwa zginęły i nie da się tego odzyskać. To jest coś nie tak. To są na niego dowody. No ale wiesz, jeżeli Departament Sprawiedliwości nakaże go wypuścić, to US Marshal będzie musiał go wypuścić. Więc ktoś tu nie dopełnił czegoś.
było. A to robimy ten tunel, bo jest ściągnięty. 40-43. Bo ma bana. Że kto ma bana? No, Eskara. Big Broch? Mama bana? Nawet nie wiem. Nie patrzyłem na Bandruma. Nie, no Big Broch nie ma bana. Przecież. A, o twojej Wema ma bana. Nie tylko ona. Nie tylko on. Czy coś. Nie, żebym się śmiał. Skądże znowu? Co złego to nie ja. Zaczynamy kisielkowanie na służbie. Zapierdalaj tym swoim motocyklem. Raz, raz. Raz, raz. Raz, raz. A, ty jesteś do serwisu, tak? Jak tam z żoną, tak w ogóle. Dobrze, źle wróciła już. Jest moim Michael, czy nie? Dobry. Dobry. Z czym mogę pomóc? Nie świeci z przodu. Niestety, zdarzenie. Podczas pościgu. No i wyszło jak wyszło. Do wymiany. Tutaj sprawdzę. Słychać mnie na streamie? Okej. Okay. W generatora raczej też mnie słychać. Znaczy mam taką nadzieję. No tutaj przód lampy nie świecą, rozbite i no.
Dobra. Ja mam na stanie lampę do buforki. Ej, kurwa, szyby. Teraz pękły, halo. Tego nie odgrywamy, kurwa. Halo? Będzie i przednia, i tylnia. No i super. Dobra. To biorę się do roboty. Jasne. Broń z pojazdu zabrana, więc możesz zaglądać, gdzie chcesz. No, dobra. To super. Dam ci kluczyk. W razie czego. Nie odjeżdżaj za daleko, jak to mówią. No to tylko, żeby się nie odpalić, sprawdzić, co ten. Czy wszystko gra. Jestem na zewnątrz, jakby co. A dzień dobry. Wyli gościem do policji? Słucham? Dał mu, no bo jeździ radiowozem, to chyba w policji zatrudniony. No, broń całą zgarnąłem, więc może zajrzeć do środka. A to wozicie w schowku broń? Oczywiście, że tak. W bagażniku, w schowkach? No to nie powinno się chyba. W bagażniku to jeszcze pół biedy, jakieś zabezpieczenia są pewno. Ale w schowku? Znaczy nie w schowku, mamy takie specjalne raki, tak zwane. A, pomiędzy no siedzeniami tak. Przed nimi. No to... Tak. To ja wiem, uchwyty takie zabezpieczone. Okej, okay, to wiem. Tylko mówię, a teraz wie pan, co on robi? GPS-a wymontowuje chyba, tak patrzę. A to my się dowiemy o tym, spokojnie. Tak? Dowiemy się, gdzie on będzie nawet. Dokładnie. Każde ruszenie GPS-a od razu jest nam poinformowane. Też? Tak, w samochodzie też mamy. Nie, że macie, to wiem. Ale tak, no. Nie jeden radiowóz był naprawiany. Każde ruszenie. No jest w takim miejscu, że no nie powinno się go dotykać, nie? A jeżeli ktoś dotyka, no to albo jest to funkcjonariusz, albo właśnie osoba, która chce się go pozbyć. No i póki ja... Jeżeli ktoś zaczyna, naruszy konstrukcję GPS-a, chce wyrwać czy coś, to włącza się alarm, to automatycznie jesteśmy powiadomieni, więc... Tak, ta elektronika. 21 wiek w końcu. No. Niedługo będą wszyscy wiedzieć, ile razy człowiek oddycha na godzinę. A to też można taką bransoletkę. A to ona kroki bardziej mierzy niż oddechowa? Oddechowa też jest. Tak? No, czyli jak ktoś przestaje oddychać, to jest alarm. No. Jeżeli przez jakiś tam czas. No. No to jest dla osób, które właśnie mają problemy z oddechem, nie? No tak, tak. Są takie osoby, jak śpią, to mają bezdech tak zwany. Tak, tak. No, teraz... Ale jak przestaje oddychać, to jak włączy ten alarm, to... Chyba, to ciekawostka w ogóle. No. Osoby, które cierpią na bezdech, to często gęsto mają tresowane psy, które pilnują. Tak? No, i co to pies reanimuje? Dosłownie, usta? No. No nie, usta ustale naciska przy nimi łapami na klatkę piersiową. Aha. No, jakby RKO zaczynał robić. Aha. No psa można wiele, wiele rzeczy nauczyć, nie? No psa można wszystkiego nauczyć, no. Tylko nie mówić, niestety. Myślę, że niektóre by tak powiedziały, chociaż są niektóre psy, które gadają. Prawda, Mason? Ja tylko święta milczę. Chociaż raz. Raz do roku. No tak. A tak jak tam w mieście spokój? Chciałbym, nie powiedziałbym, że spokój. Pościg mieliśmy dzisiaj dość ostry, więc dlatego mój radiowóz potrzebuje pomocy fachowca. Tak. A widziałem, że jakaś policja była na szpitalu, chyba skończył się tak niewesoło, jak na szpital trafiliście albo ktoś. No, teraz jest już zimny. W dobrych rękach. Zimny? Zimny. No. Przy pełnej prędkości wypadł przez pełnią szybę, to nie było co zbierać. No, dlatego proszę nie zapierdalać. Ale ja nie zapierdalam. Nie?
Nie no. I też no, akurat koło szpitala. Spieszyłem się, bo miałem ten badanie psychologiczne. Mhm. I wszystko w porządku? No tak, tak, ja na zezwolenie na broń chciałem, będę chciał sobie. A, rozumiem. Uaktualnić, że tak powiem, bo 30 lat miałem. W porządku, w porządku. No i jak jeszcze czas pozwoli, tutaj trochę trzeba tutaj jeszcze coś porobić, to może też otworzę sobie kancelarię adwokacką, bo jestem po studiach prawniczych. O, w porządku. Tylko ja chcę prywatną. No, ma pan prawo. Pewnie. Prywatna zawsze lepsza według mnie niż od kogoś być uzależnionym. W prywatnej bardziej się strachają, bo wiedzą, że będą mieli większe pito z tego. Znaczy, czy prywatny, czy publiczny, koniec końców i tak radę adwokacką macie nad sobą, nie? Tak czy siak. No, nie tylko radę adwokacką. No, nie tylko, no. No jasne, że mamy tak, oczywiście, no. A jakby pan nazwał pańskie biuro? Z nazwiska, jak większość, czy jakieś już? Z nazwiska chyba. No, nie wiem, że się nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, jak nazwać biuro, choć miałem już z nazwiska biuro. Miałem chyba już z innego, wiem, w spółce z kimś, z drugim adwokatem, to mieliśmy takie troszeczkę od naszych nazwisk fajnie to skrót był taki, można powiedzieć. A teraz jeszcze się nie zastanawiałem, jak będę mógł otworzyć, jak z kancelarii, jak z tego zdoju wszystko się pozałatwia, to wtedy się będę zastanawiał. Rozumiem. Nie, no fajnie. No fajnie, bo więcej pracy jest, bo takiej, że tak powiem. Stanie w tej restauracji, to ile można? No, nie dziwię się, aczkolwiek no, mówię, ostatnio tak panu brakowało jakoś. Tak jakoś tak? Pusto było na tej pizzerii, no. No to prawda akurat. Nawet z Michaelem rozmawiałem, że no jakoś tak inaczej. Nie no, teraz jestem na razie, no nie ma to problemu, tylko że mało się może ogłaszamy teraz. Mm. No tak, to teraz to codziennie jestem przecież. Teraz widzę. Ale mówię, przez jakiś czas nawet z Michaelem rozmawiałem, że pan chyba urlop sobie wziął, co? Trochę byłem, no, poza granicami. No i dobrze, no. Bo odpocząć od tego wszystkiego. Nie samą pracą człowiek żyje. No dokładnie. Trzeba się zregenerować mentalnie. Teraz Michaelka nie ma, nie odbiera ode mnie, nie odpisuje mi. Napiszę mu, że tęsknię. Widział pan ostatnio może białą penumbrę? Biała penumbra dość często. Nie było pytań. Poszukiwana jest ta biała penumbra? Szukamy samochodu po prostu. Ej, ja rozumiem. Skąd ona została?
Aha. Nie, właśnie dlatego mówię, biała penumbra to dość częsty samochód, więc dlatego co mam pytanie to takie. Okej. Okay. Bez sensu było. Myślę bardziej, jakbyś podał końcówkę rejestracji, to może jeszcze jako tako. Kto patrzy na rejestrację? No właśnie, myśli pan, że ja zapamiętam, jak mi ktoś powie w rejestracji końcówkę. Zobaczę białą penumbrę, będę jechał za nią. No nie, dobra. Po prostu ja mam takie. To już jest, to się chyba nazywa. Zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe, tak. Ja rozumiem. Znaczy, no, z tego co wiem, to policjanci mają bardzo dobrą pamięć, czyli chodzi nawet o spojrzy na rejestrację i będzie pamiętał. Nawet słyszałem, że są co do tego szkolenia jakieś. To prawda. W szybkim zapamiętywaniu. Ja mam też bardzo dobrą pamięć, tylko strasznie krótką. To jak u mnie. Dlatego no, rzadko teraz w patrolu. Teraz bardziej sprawy biurowe, chociaż dla mnie zawsze. No, należy się. Dla mnie zawsze jednak patrolówka, miasto, rozmowa z ludźmi to jest to, co lubię. No i tak, no. Nawet jak próbują mnie usadzić to próbuję się wydostać. Nie lubię klatki. U pana co tam? A, stara bida. Nie ma się czym chwalić. Przygotowujemy się teraz do otwarcia Benesa. O, są chętni? No, będziemy potrzebować jakichś pracowników. Warsztat już niby kupiliśmy. No Michael mi wspominał, że jest w stanie nawet początkowe zyski nawet dla tamtych pracowników oddawać, a później no tak, jeżeli... No musi się to rozkręcić po prostu, wie pan jak to jest. No tak. Najważniejsze to, żeby się interes rozkręcił. Zawsze trzeba w każdy interes najpierw włożyć troszkę siana, że tak powiem, i cierpliwości, żeby później mieć ładne pieniądze. No tak jak z rośliną, nie? Najpierw trzeba zasadzić, odczekać i zbierać plony. A gdzie rośnie? No, za palem na przykład taka jedna, tutaj kwiatki jakieś, palma. No, ta palma już parę lat ma chyba. O. Ładna, dorodna. Tak, nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że już tam wyposażyliśmy trochę ten warsztat w jakiś tam magazyn. No bo chyba trzeba będzie ruszyć. Zawsze będą mieli pewni ludzie bliżej, a nie tylko tutaj i na lotnisku chyba tam jeszcze jest ten otwarty. No Michael... Sami sobie konkurencję robicie. Nie, nie konkurencja. Nie jest konkurencja. Do jednego worka, jakby do jednej bramki strzelają. Więc... No jasne, ale to chodzi o to, że wie pan, to jest tylko interes, pieniądze, nic więcej. Jak ktoś będzie przyjdzie i powie, i dał odpowiednie pieniądze, czy za ten warsztat, chodźmy może tu do środka. Da odpowiednie pieniądze, to dlaczego nie sprzedać i nie kupić czegoś innego, no? No dokładnie. Aby zarobić. To z Michaelem jak rozmawiałem, to mówił, że właśnie też, że pana ostatnio nie ma, że jest pana trochę mniej, ale że zrobił pan mu taką niespodziankę, jak wszystko do warsztatu zakupił, przywiózł i w ogóle tutaj, że było bardzo mu miło, nie? Więc... Czemu? No, że... Często tutaj, no, jak mamy jakieś wspólne interesy, to wszędzie jeździmy, powinniśmy wszędzie wspólnie jeździć i dbać o to. No. Bardziej chodziło mu o to, że pan targał to wszystko ciężkie takie. Trzeba się rozruszać.
Tak człowiek będzie stał i nic nie robił, tylko leżał, to... No tak, rozumiem, rozumiem. To w tłuszcz obrośnie. Taka prawda. Najpierw pobiegać, później trochę dobrze zjeść, nie? Później znowu pobiegać. Bo najpierw pobiegać, a... No mówię, znaczy, najpierw zjeść, a później się chce biegać. O, to tak miało być chyba. Szef, Niech szef zobaczy blitera, niech mi szef powie, czy to jest na pewno gubernator nasz oryginalny, bo jeżeli tak, no to grubo poleciał. Ja pierdolę. No pięknie. Ale nie, to nie jest oryginalne. Tam jest ukośnik no privacy, zero inwestycje. To są ci, ta dwójka, co hakerów niby. Czyli tak naprawdę prawdopodobnie jedna osoba. Dobra. Te dla bezdomnych. Ja pierdolę. Przecież że jest zdjęcie niby z Vincenta Kennera. No właśnie. Gubernatora. Więc nie zdziwiłbym się. Faktorka. Wszystko najpierw będę mógł. Bardzo dziękuję. Dobra i tak sobie 400 będą. Jasne, jasne. To jest super. O. Dzień dobry, panie prokuratorze, dzień dobry. Fajna inwestycja, widzę, ładny samochód. Elegancki. Elegancja Francja. Wiecie, jak my docięliśmy budżety szpitalowi, tylko co mamy. Dobra, można przeżyć kapę. Jasne. Co tam poszło? Co się zepsuło w aucie? Bardziej przychylam zapytać, czy da radę zrobić oktainen szyb, żeby je były ciemniejsze? No, ja pewno się da. Super. To trzeba tylko folię kupić. Lampki bym chciał wymienić. Lampki światła. Na ksenony. Ponieważ bardzo mi się nie podobają te żółte. Wie pan co, szczerze panu powiem, że jak panu się nie podobają te żółte, to ksenony pan jeszcze bardziej znienawidzi. Poruję ksenony od żółtych. Znaczy dobra, jasne, ten, ale od razu mówię, że ksenony to są takie... Nie ksenony, to z Chin ściągane wszystko jest. Dobra, my uciekamy, do widzenia. Tak, ksenony, do widzenia, do widzenia. Spokojnie. Dzięki. Auto wprowadziłeś do poszukiwanych? Da się samo auto dać do poszukiwanych? No. Pierwsze słyszę, że samo auto się dało. Rejestrację podaj. LZOU 160. LZOU 160. A. Efekty się. A wpisałeś tutaj w notatkach do pani? A, skradziony pojazd. Tak. Rejestrację jeszcze mogłeś podać do auta. LZ0106. Już jest. Pierwszy raz widzę tego mechanika, wozi się kurwa takim samochodem. Dziwnie. Sam je zatankuję. Naprawdę dziwne.
Stać ich, stać ich. Nie przeczę, że stać, tego kuźwa pierwszy raz go widzę na oczy tego mechanika. Tylko chcecie przypomnieć, że to jest warsztat 4 osób, nie? I z tego co wiem, co Michael mówił, to 2 osoby nie przyjeżdżają, nie pracują, ale zarabiają. Ponieważ włożyły w ten warsztat. I to może być jedna z tych osób. Cześć Red Sharker, witam cię serdecznie. Co tam? Opowiadaj. Trochę głośno jest, zaraz wsiądę do auta, to będę gadać. Nie ma szef radio. Po co mi radio? A wróciłem niedawno z pracy. Jak? Właśnie, w porządku dzionek minął? A w sumie nie. Porządeczko dzionek minął? Jego Zacharow. W sumie do Jagora podjedziemy. Się rozpadało, ludzi praktycznie nie ma na ulicy. O, tak jak Mission Room. Chyba wszyscy są na wyjeździe. Słyszę helikopter. Chyba dyrektor lata. Eagle. Dopiero usiądę. A co się będę? Trochę pracowity, ale w porządku. No to super. Super, że wszystko w porządku. Ja się cieszę, Red Sharker, że wszystko w porządku u ciebie. Bardzo się cieszę. Jak tam na Full Life'ie? Policji jesteś? Opowiadaj. A jak u mnie? Bywało lepiej, bywało gorzej. Masz być. Ja nie gram na Full Life'ie. Okej, okay, a gdzie tam grywasz sobie? A, no my story. Fakt. No, być może gubernator. Cześć Kuki. Nie, nie widzieliśmy nigdzie. A co? No bo wrzucał niby tam ktoś posta na bitera. A to nie gubernator wrzucał. Tam były napisane hashtagi 2 no problem. Chodzi ci o to hashtag 0. Pierwsze hashtag czy to 0? Drugie?
To, co dodał jako Vincent Kenner, czy to wcześniejsze? No tak. Bo jak to Vincent Kenner, co tutaj był na szpitalu, no to był w osobie, był z prokuratorem. 3 godziny. I z, no, coś takiego. A wiecie, gdzie pojechali? Nie mam pojęcia, oni rozmawiali z Jegorem. A my wtedy jechaliśmy na akcję, więc wiem, dobra, że tutaj stali, nie? Dobra, dobra, dzięki. Jasne, nie ma problemu. Jak coś zobaczymy, to ci zgłosimy. Jasne, jasne, dzięki. Na razie. Bo jakoś dziwne, że rekrut tam nie może jeździć po służbie. No, zgubili kurwa gubernatora. Żeby mieć odznaki i być na służbie. No w sumie u nas jest tak, że rekrut też nie wyjeżdża na patrolę. Nawet oficer pierwszego stopnia nie wyjeżdża sam na patrolę. U nas dopiero oficer drugiego stopnia ma prawo wyjechać do samotnego patrolu. Tak jeżdżą, patrz. Zwróć uwagę na Jeepsa i zobacz, jak sanitariusze jeżdżą po całym getcie i nie tylko. Latają helikopterami innymi takimi. Więc ja tam nawet jako rekrut nie mam dostępu na komendę. No u nas też. Nie chcą naszej pomocy. U nas rekrut to jest cywil. Na cywili, no, no nie, no nie. Kapitan Clay Whitlock. Nie wiem, kto to jest. Szczerze mówiąc. Chyba Olisiak. Chyba. Samochód. No dobra, no bo tak się zdziwiłem troszeczkę, Jegor. Nie no, przecież bez przesady, tutaj mam przyszłego pilota na pokładzie. A, w porządku, w porządku. Co? Dobra, to nie przeszkadzam ci. No.
Jak będziesz dostępny, to weź mi, wyślij SMS-a. Chciałbym o czymś pogadać. Oczywiście, to ja już wracam. A, dobra, to jestem na szpitalu w razie czego. Kurwa, co to się dzieje dzisiaj? To nawet George powiedział, że nie znaleźli jeszcze samochodu. No to kurwa, albo jego czegoś nie wie, albo to jest grubo przejebane. Nie? No to tak się śmieszy, szefie, ogólnie. Nie lubię, jak ktoś mi się w kompetencje wpierdala, bo ja się nikomu nie wpierdala. No my nie mamy helikoptera, niestety. No. Ja mam wbite, czy ja mamy helikopter, czy nie? Może chodzi o kompetencje jako takie. A ja mam wbite, to co robią? Mnie coś takiego trochę irytuje. Słuchaj, jeśli chodzi o wchodzenie sobie w kompetencje, to już lepiej nie zaczynajmy tego tematu. Ja nikomu nie wchodzę. Ani w kompetencje, ani w dupę, ani... To ostatnie mnie cieszy. Yes. Przepraszam, musiałem. Nic nie dzieje. Szczerze, chyba dzięki tobie jestem osobą tolerancyjną. Nie wiem, czy... Chyba cudownie. No, bo ja pierdolę, no. Chodzi mi o to, że wiesz... A dobra, mniejsza, chuj tam. Jebać. Masz odznakę, chcecie, co od razu? To rzadko się zdarza, żebyście latali po mieście jak karoluchy, jak się przesunie jakąś starą szafę. Zacznijmy od tego, że tylko jedna osoba u nas ma licencję. Ale ja mówię, latali nie, że w sensie dosłownie. Ja tam nie wnikam, czy lecieliście helikopterem, samolotem, bombowcem, czy rowerem. Może mamy latający rower, ha? Co to nie chciało mieć latający rower, to było najlepsze rzecz w moim myśli. Tam wziął. Chyba mi się złudziło. Dobrze. Czy to zdjęcie na bliterze to jest z waszego Boże Święte, jak to się nazywa? Tak, kostnicy. Kostnicy? Tak. Kto miał dostęp do tego? Czy to naprawdę gubernator wstawił to zdjęcie? Czy to jest jakieś... Prawdopodobnie tak. Ale to czemu? To niemożliwe, że to był prawdziwy gubernator, bo dał hashtag no prawie i hashtag zero. Nie, tak szczerze. A to... Ten zero i ten privacy to jest jedno konto, tak naprawdę, które zmienia czasem numery i wysyła dziwne rzeczy, plus włamuje się w cudzysłowie komuś w telefony, czy wysyła głupie SMS-y. Tak bym do nasza prawda. Jeżeli to naprawdę gubernator, no to gubernator. Michael, w przyszłym tygodniu przerobimy teorię. I potem już przejdziemy do praktyki, jeżeli to czujesz tak jak rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. No, tak. Na pewno się ucieszy. W sumie ty też chciałeś, Georgie, nie? Właśnie chciałem o tym wspomnieć. Dobrze. Ja tak samo. Też chciałem przejść szkolenie na helikopter, którego nigdy nie będę używał, bo nie lubi latać, ale mogę... Bo nawet kurwa nie mamy. Dobra, rower ze śmigłami przejdzie. Jeżeli chcecie, ja wam też mogę zrobić teorię, tak? Nawet praktykę. Ja tam z chęcią, jak będzie czas i możliwość. Jack, znaczy, jasne, nie widzę problemu.
Jak jest możliwość do dowalenia sobie jakiegoś papierku, to ja zawsze słyszę. 20 lat w powietrzu spędziłem, tak więc was wyuczę tak, że zamkniętymi oczami będziecie latać. Czy ja umiem latać i mam licencję, ja więc... Po prostu dawno... No i to też, prawda. Dobra, chodźcie. Chodź, jak pogadamy. Tak. Powiem ci, co za banda debili. W żartach powiedziałem, że lecimy szukać tego samochodu i podłapali. Wszyscy na 10-5 polecieli. Nie wiem, co ci pierdolił, że szukamy samochodu. Kurwa, po prostu... Dzieci, kurwa, dzieci. No wiesz, ja mam to w dupie tak naprawdę, ale... No, ty, no, trochę śmiesznie. No, powiem ci, że zgłupiałem, jak tobie zadzwoniłeś, że wszyscy szukają, kurwa, macie. Wiesz, jeszcze patrzymy, że kurwa po getcie wasi wszyscy jeżdżą, kurwa. Myślę. A wiesz co, no, ja byłem skupiony, żeby tłumaczyć Michaelowi wszystko, co i jak, kurwa. Mhm. A tu dzwonisz do mnie, że szukają wszyscy jakimś samochodu. No, jak to wygląda, no? Ja się śmiałem do nich, że całe odznakę chcecie od razu. A. Im to 100 batów na dupę trzeba dać. Dobra, spytam wprost. Proszę. Czy szeryfi prosili cię o akty zgonów tych McKenzie'ego i tak dalej? Tak. Czy im to dałeś? Tak, dostali. Ponieważ był ich detektyw u nas na tym, na... Jak on to się nazywa? Na sekcji. Czy to było przed naszą rozmową, czy po naszej rozmowie? Przed. To było w dniu, kiedy była sekcja robiona. Okej, okay, ponieważ od Dantego się dowiedziałem, że ty nie dałeś tych papierów, przez co oni stoją w martwym punkcie, przez co on nie mógł mnie poinformować o tym, co się stało. A co on pierdolił, czyż dostał ode mnie? Chociaż... Czekaj, Dante to jest ten... Afroamerykaniec, główny, tak? Szeryf. Nie, nie. To nie, ja temu Afroamerykańcowi przekazywałem. Ich detektywowi. Okej. Okay. Brałeś od niego odznakę? A pan Dante ze mną Patrzyłeś? Się wcale nie kontaktował. Wiesz, to bardziej chodzi o cały departament niż to. Jeżeli byś mógł, to wyślij mi tu również akty zgonów. Oczywiście, wiesz, bo... Wszystko jest przygotowane. Powiem ci, że no nie wyszła fajna sytuacja. A co się stało? Bo śledztwo stoi w miejscu, martwym punkcie. I ja wiem, że to jest... Co oni są niemonormalni? Dostają ode mnie akt zgonu. Prokurator nie wie nic o akcie zgonu, też chce dostać akt zgonu. No, no kurwa, Maciej, no czekaj, jak to wygląda wszystko. Zero przepływu informacji w sprawie. Przecież tak to... Tak to nie może być. Powiem ci tak. Z moich informacji wyszło tak, że szeryfi współpracowali z marszalami, a obecnie od Shermana się dowiedziałem, że chyba będzie się jednak wycofywać, bo ta sprawa zaczyna trochę śmierdzieć. Więc no, jest wesoło, jeśli o to chodzi. Ale dobra, mniejsze o to. Chciałbym dowiedzieć się właśnie, jak zginęli, czyli akt ich zgonów i sekcji zwłok. Bo jeżeli... Powiedziałbym ci to, ale nie mogę. Dlaczego tak bardzo mi to śpieszno na to. Okay. Ale no... Dzieje się coś, co się nie powinno dziać. Dzieje się coś, co się nie powinno dziać. Czyli... Połącz sobie wszystko. Nie mówmy o tym, po prostu sobie... Może zgadniesz, jak wszystko połączysz, to powiedziałem. Więc w wolnej chwili, jakbyś mógł do mnie na departament wysłać wszelkie papiery i informacje, to byłbym wdzięczny. Oczywiście, że ci wyślę. A przypomnij mi, jak się ten ich detektyw nazywa? Ja nie wiem. Ja nie wiem o ich detektywach nawet. Więc ja ci nie powiem, komu dawałeś te informacje. Następnym razem dla swojego i wszystkich dobra bierz od razu odznakę. No chyba, że kogoś znasz, jak mnie przykładowo, nie? Powiem ci, pokazywał mi odznakę, ale byłem tak zajebany robotą, bo on legitymował mi się, kiedy zwoziliśmy ochronerki ciała. Mhm. I machnął tą szmatą, dobra, jakiś... Machnął tą szmatą i tyle. Bo tam, wiesz, przywitał się z innymi tymi szerfami, bo no, znają się.
Nie będę przecież chłopa podchodził i brał ten, czytał dokładnie jak się nazywa, nie? Afroamerykaniec. To jest ten, co pierdolił o rasistach, że jesteśmy rasistami. Okej. Okay. Dobra, ja spadam streamować, trzymaj się i miłego. Na razie, Sherker. Dzięki, że byłeś. Boże święty. Co się dzieje? Wszystko kurwa się źle dzieje. Wszystko się pierdoli, no. Niestety jest to wszystko związane z Ice'em. Ajajajajajaj. Czyli ze słabe po prostu brochę dostał i tyle. Mogłem mocniejsze od razu przepisać. Znaczy, bardziej mi inaczej. Jak z tobą rozmawiałem, było mówione, że odszedł z 22, tak? No tak. A znaczy, widziałeś, co dodawał na Blittera? A wiesz co, nie śledziłem tego. No nadal graffiti z 22. Serio, dalej bawi się w to. Nie, jak widać. Znaczy po prostu leciał w kulki. Powiem ci wprost. Podejrzewam, że albo on to zrobił, albo zlecił to. Bardzo prawdopodobne. To znaczy, no, oboje wiemy, że był bardzo cięty na nich. Za to, co zrobili. Dzień dobry, Nilka. Dzień dobry. Ja nikogo nie bronię, nikogo nie osądzam. Ja tutaj jestem tylko od plasterka. Ta, u mnie kurwa tyle się na głowie ostatnio dzieje, że... Ale dobra, to załatwiłem. Czy coś jeszcze do ciebie miałem? Uważaj na wizytację. Miałem dzisiaj wizytację na szpitalu. Ja już też rozmawiałem z prokuratorem wczoraj, czy przedwczoraj? Coś takiego. No, mnie byli z gubernatorem obydwoje. Tak, kurwa, Kuki z Marszali przyjechał i się pyta, czy gubernatora gdzieś nie widzieliśmy. Zgubili VIP-a. Nie, najlepsze jest to, że później się dowiedzieliśmy, że jeszcze twoi szukają tego auta. To mówiłem, kurwa, to może od razu prokuratora niech poszukają. To mogłeś powiedzieć, jak byłem w KLC, to bym go poszukał. Nie, no, kurde, nie wiedziałem, jak czym jeżdżą. Dzień dobry. No nie, no, powiem ci, z tym poszukiwaniem to mnie zszokowałeś. No owszem, George'owi pozwoliłem tam do kasu mi pojechać, bo znają się dobrze, George pomaga jej na kuchni, mam moją zgodę. Mhm. Więc dobra, jedź. Daj sobie tę przepustkę i uciekaj do niej. Dramat. Tak w żartach. Co? Dramat, kurwa, z tym wszystkim dramat. No tego jeszcze nie było, jemy szukający auto, no kurwa. A Florencja, co tam? Się to auto? Na Sandy robi? No nie, właśnie kurwa nie. Przejeżdżaliśmy przez miasto i... No miasto jest spore i nie, duże. No, teraz się moich pytam na radio. A. Niemożliwi są. Co, zgłoszenie na... Wrażeń. Zgłoszenie na Sandy mieliście? Widzę, że Florencja tam jest. Florencja została przez szeryfów wezwana. Okej. Okay. Tak się... I dziwię się, kazałem jej nie schodzić z radia, a z tego radia zeszła. I mi się to już nie bardzo nie podoba. Chcesz, żebyśmy sprawdzili? Możecie śmignąć. Chcecie przytransportować was helikopterem? Nie, podjedziemy sobie po prostu. Po prostu, jeżeli szeryf będzie pytać, to że miałeś lekkie obawy, że prosiłeś o jedno, nie dostosowała się i... Dobra, to jedziemy sprawdzić, co z nią. Okej, dzięki. Zapytałem, żeby nikt tam nie wbił. Widziałeś co? I powiedz co? Mi, to faktyczny gubernator kurwa wstawił to zdjęcie? Inwestycji hotel dla bezdomnych? Tak. Ja pierdolę. Jeszcze chciał, żebym latarką świecił za ciemno. Ja pierdolę, odklejony on jest. Ale mało tego, wiesz co ja mam zrobić? Co? Sprawdzić, czy mięso w burger, tym burgerowi, co jest na Vespucci,
nie jest przypadkiem zarażony kapitalizmem. Ja nie wierzę. Jak ktoś taki dostał się do władzy? Nie wiem, ja na niego głosowałem. Ja nie. To jest swój chłop, powiem ci. Taki jajcarz, że... Ale jajcarz jest na ten... Jajcarz jest tak prywatny, bo jak jest jako urzędnik, to już taki nie jest. No ale no kurwa, więc hotel dla bezdomnych, naprawdę. Kostnica, kurwa. Jakby te jego wcześniejsze żarty to były haha, można się pośmiać, nie? Że tam parking wybuduje, żeby bezdomnych się pozbyć. Haha. Ale to już kurwa na grubo poleciał. No powiem ci, że mówił, że weźmie spychacze z tych wydobywa, co tam wydobywanie jest tam przy kopalni. No nic, 3 godzinki streamka, praktycznie cały czas coś się działo, więc wszystkie kartony, całkiem spoczko. Dużo rozmów, dużo wątków. Oj, ten człowiek jest odklejony moim zdaniem. No wiesz, gada swoje, ale robi też swoje, nie? No tak, no, jak każdy polityk. Dobra. Jak każdy polityk. Jedziemy zobaczyć, co z tą Florencją i dam ci znać. No, dzięki, wielkie. Masz u mnie kawę. Jasne. Sobie musimy pomagać, pamiętaj. Jedziemy, jedziemy młody. Dobra, ta jest... Tam. Idziemy zobaczyć, co z Florencją. Miała nie schodzić z radia, a zeszła z radia. Tam u szeryfów. Co tak milczysz? Mason. To rozchwieniam coś. Po prostu. Uważaj, to nie wychodzi ci na dobre. Jeszcze się pochorujesz tego myślenia. Dzięki. FPS-y spierdolają. Jak tam? W porządeczku, Nileczko. W porządeczku. FPS-y mi spierdalają. Mamma mia. O, mamma mia, mia. Florencja to teraz z tym romansuje, z szeryfem. Tak, ale zeszła z radia, a nie miała schodzić z radia. Nie miała schodzić? Nie miała schodzić z radia, a nie jest na radio. A co, dyrektor tak powiedział? Że no. Jäger? I zaproponowałem, że możemy sprawdzić, co u niej. Nie lubię Sandy. Piasek w dupę chodzi. Pierdolę. A u ciebie, Nileczko, co tam? Pustynia, parę krzaczków. Twoje alkoholicy. Na alkoholicy. Widzę, że nie tylko my tam jedziemy. Oprócz piasku i ten, no to wszystko mamy też u siebie w mieście. No. Ale nie w takim natężeniu. Ile w tym miasteczku na Sandy osób mieszka? 200 i wszyscy chleją. No, u nas 10 milionów i co? No więc właśnie. Ale u nas chleją z klasą, kurwa, a nie bimber jaki. Ostatnio myślałem, czy do was nie wybić, ale nie było was. Wiesz co, teraz na Discordzie praktycznie nie siedzimy. Znaczy na tamtym Discordzie. Chleją za cywilizowane. Trochę smutne, no ale... Tia. O, to marszał jednak podjechali tutaj już. Nie wiem, no znowu coś kombinuje. Ile osóbek na Realmie? No, coś pierdoli, będzie znowu. 20. Ja nie wiem, jakim cudem ona tylko ma przejebany. No to... Wczoraj było 45.
żelazem tu raz. Dzień dobry. A nie chyba są na zewnątrz. I jak leci na tym serwerku? No, mówię. Dupami. Cicho, kurwa. Zachowuj się. No mówię, do dzisiaj było trochę roboty. Więc całkiem w porządku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Przyjechaliśmy zobaczyć, co z Florencją się dzieje, ponieważ nie miała schodzić z radia, a jednakże tak się stało. Przesłuchanie? No ja nie wiem o niczym. Okej. Okay. Rozmawiają po prostu. Przesłuchaniu. Ona aktualnie jest na służbie, więc też tak. Dyrektor nic o tym nie wie, szpitala? Właśnie. No ale to jest moja wina? A to niech, Jezu Święty, to nie chodzi, kogo jest wina, po prostu przyszliśmy tutaj i no, ci ja przedstawiamy widać, sytuację. No ja chyba na przesłuchaniu, tak mi się wydaje, no ja dopiero przyszłam. No okej, okay. No dobrze. Czy ja mam jakieś pretensje do Panie ciebie? Panie Pere. I co krzyczysz? Nieprawda, tylko wyniosłam lekko głos. Chcesz się czegoś napić? Nie, dziękuję. Aż ciepło tutaj, dajmy czapę. No dobra, no to jakbyś mogła się dowiedzieć, co tu się dzieje, to byśmy byli bardzo wdzięczni. Dante też nie wie, nikt nie wie. Ale a Dante jest? Jest. Czy potrzeba? Nie, jak chcesz. Chyba pierwszy raz tu jestem? Chyba drugi raz jestem tutaj. Nie, trzeci raz. Nawet kurwa imię odpada. Spokój, Mason. To już jest nieprzyjemne. Ja ich lubię. Jest to równie przyjemnie, jak niektórzy tu są podobni, więc... No w porządku, no. Tylko wiesz, no... Też nie patrzmy tak, jak wszyscy patrzą na nas, że jeden funkcjonariusz coś zjebie i wszyscy są źli. No nie. Możesz jebać, kurwa, funkcjonariusza, który był dla ciebie niemiły, ale nie jeb całego departamentu. Bo jeżeli coś nasi odpierdalają, to też mi się obrywa za wszystkich. Witam, co potrzeba. Witaj, Dante. Bo jestem zbytnio zajęty. Co się dzieje? Co się dzieje? W skrócie. Florencja miała być na radiu. Jäger zauważył, że nie jest na radiu, więc przyjechaliśmy sprawdzić, co się dzieje. Wiesz co, mam obwijać w bawełnę, czy nie? Mów wprost. A, no to nie. To jest po prostu tam na przesłuchaniu. Wce zgodziła się na to, z tego co wiem, więc no... Normalne przesłuchanie za jej zgodą, nie? Jeżeli miałbym to owinąć w bawełnę, to w tym momencie jest ona aresztowana za molestowanie, zabójstwo podwójne z premedytacją, ucieczkę przed zatrzymaniem, posiadanie nielegalnej broni, jeszcze parę innych rzeczy, ale nie patrzę. No. Teraz słyszę. Obstawiamy, ile tu przyjedzie. Jegor została aresztowana, grozi jej wiele lat więzienia, a tak naprawdę to po prostu... Zgodziła się uczestniczyć w przesłuchaniu, które jest na Sandy. No, powiem ci, że na początku, gdybym miał tatuaże, to by mi wszystkie spłynęły do kostek. Nie no, kurwa, to ona by była już drugi raz aresztowana. Najpierw przez moich, teraz by było przez szereg. No właśnie, o to chodzi. Już normalnie myślałem, że odlecę. Dobra, bo ci pikawa stanie. Czyli wszystko jest w porządku, jakby co. Dziękuję ci, że to sprawdziłeś. Jasne. Na razie. Chłopa prawie na zawał.
To raz go zatrzymywali wasi akurat. To był jeszcze ten. Tamten. No, ej, co jeszcze go nie ma. Co o niej nie opowiadasz? No, okay. Co? Słuchaj, co ja mam opowiadać? Jest, ten, komander. A co ty taki zajęty? Też w przesłuchaniu uczestniczysz? Nie no, ja po prostu słucham. A, coś ciekawego się dzieje? I kogo masz się zatrzymanego? Tak się ciekawe. Widzisz, jakie ona ma śmieszne, kurwa, laćki? Chcesz to zobaczyć? No dawaj, kurwa, laćki. Coś ważnego z przesłuchania? Nie. Znaczy ja nie wiem, bo ja to tam wszedłem, bo ja myślałem, ten SMS-a dostałem, że tam mi się ktoś kręci. Myślałem, że to ktoś sobie tu wszedł po prostu, nie? Mhm. Patrz to. To mieszkanie z Lane? Czy... Co? Chodź, patrz szybko, chodź. Ja teraz zaraz będę w rzędzie wypytywać, a czy ty jesteś tam, co tam się kończy. Się przybliżyć musisz. O, ja pierdolę. Ale ona jest przesłuchiwana? Okay. Nie wiem właśnie, co tu jest, kurwa, robiona. Koki, co tu się dzieje? Chyba to są te działania do tego, nie wiem, skary, nie wiem. No tak, odnośnie tego podwójnego zabójstwa. Tak. No na razie więcej nie możemy zdradzić. Nie znam. Ja rozmawiałem z Shermanem na ten temat, więc co nieco wiem. No. Pewnie się teraz zmobilizowaliście po informacjach z Departamentu Sprawiedliwości, co? No, próbowałem nawiązać kontakt z prokuratorem, żeby jeszcze od niej telefon cały przejrzeć, no jednak nie było mi to dane. Mhm. No, pan Ennis ma takie zachowanie, U nas ta sprawa została przedawniona, dlatego też nie uczestniczyliśmy w tym dalej, ale wiem, że ona wysyłała SK, że jakieś wiadomości, które usunęła z telefonu. Okej. Ale no to nie było w tamtym momencie na tyle ważne, żebyśmy dalej to sprawdzali, nie? No ja rozumiem, no... No teraz wyszło, co wyszło, nie? Powiem tak, postępy w śledztwie są. Już mamy, że tak to 33% sukcesu, jak nie lepiej. Znaczy, bo ogólnie... I powoli do celu, nie? Dobra. Tam musi się wygadać, po prostu chodzi o to, że Jegor nie wiedział, ona jest na służbie, a nie wiedział, co się dzieje, nie? Nie, no rozumiem. I dlatego przysłał nas, co tu się dzieje, że zeszła z radia, a miała być na radio cały czas, nie? No to już jej problem, że nie poinformowała. No tak, ale wiesz, no po przyjacielsku przyjechałem się sprawdzić, co tu się dzieje. No ja rozumiem. Witam serdecznie, czy mógłbym mieć prośbę o wysłanie mi imion i nazwisk osób potencjalnie zamordowanych przez pana SSK? Boże, ja nie pamiętam. A kto ci to wysłał? Prokurator generalny. Teraz? No nie. To wcześniej. Wednesday. Rakim Dakwan i Bob McKenzie. W środę, poczekaj, to w środę, a mamy piątek, dwa dni temu. No, trochę jednak dawno. Kurwa mać. Dobra, usuwam mój numer telefonu. I po prostu dałam przykład, żeby gadać. Zapomniałam. Dobra. Okej. Przejdźmy do kolejnego tematu. Słuchaj, jeżeli będzie coś się dopytywał odnośnie tej sprawy, to możesz albo do mnie, albo do Whitlocka, nie? Odsyłać. My będziemy mieli najwięcej informacji, nie? I jakby też będziemy na bieżąco. Bo jeżeli ktoś, kilka osób się z tym zajmuje, nie? To później się gmatry to wszystko, nie? Tak w sumie to wy jako marszałek jesteście jakoś to zamieszani, bo nie rozumiem w sensie kupi twojej obecności. Nie obraź się, nie rozumiem twojej obecności tutaj. Nie? Wiesz co, to jest ogólnie współpraca marszał serwis od was. Strzelbami. Ta, tylko że zbytnio nie rozumiem w sensie. Dobra, w sumie ja nie gadałem z niczym nikim, wy tam wiecie bardziej. Ja jestem tu tylko od papierków. No. Nie no, no po prostu jesteśmy obecnie we dwóch, którzy się zajmują tą sprawą i jest możliwość na przesłuchanie. Także przesłuchujemy, nie? Nie mam pojęcia, co to jest, więc nie. Po prostu. Wiesz, on nie wszystko jest w stanie wyłapać.
A, podczas przesłuchiwania nie i lepiej, żeby dwie pary uszy były. A powiem pani jeszcze, czy zna pani takiego czarnego vana z czerwoną kreską? On należał do Boba. Pani kojarzy ten pojazd? Tak. W tym pojeździe zostałam pierwszy raz porwana spod stacji na Strawberry, na getto. Właśnie przez pana Boba i pana Rahima. Okej, co pani ma na myśli mówiąc getto? No, tam jest taka stacja. Sugerowała pani, że ludzie, którzy mieszkają w tamtych okolicach są gorsi od innych? Nie, są nie getto jest słowem o dźwięku negatywnym dość. A większość tam osób mieszkających w tamtej okolicy jest czarnoskóra, także... O, no... Okay. Ciekawe. Ale... Nie, ale nie będę zagłębiać. Tak się trafiła jak chuj. No. Chyba wszystko pani słyszała, czy mam coś powtórzyć. Czy pan nakłania na mnie, że jestem rasistowska? Nie. Powiedziałam panu całą prawdę, czyli to, że zostałam prowadzona ze stacji Strawberry na getto. Czyli na miejsce, jak to powiedzieć, w Los Santos, właśnie w tym oficjalnym przez pana pojeździe. Odpowiedziałam panu na pytanie, a pan nakłania, że jestem rasistowska. No, getto jest słowem o dźwięku dość negatywnym. Ale getto jest również określeniem, gdzie na przykład jeżdżę na wyzwania, dlatego że mam prawo tak nazwać, jakby to miejsce. Dobrze, dobrze, pani się nazywa, jak pani chce. Okej. Okay. Dobrze. No. Dalej. No to będzie takie ostatnie pytanie. Czy jest pani zaznajomiona ze znaczeniem tatuażu? Pani by tak rozpowiadała się o tym tatuażu na plecach mężczyzny. W sensie na mężczyzny tego, co miały tak. Tam. Właśnie tak. Nie. Dlaczego, właśnie dlaczego, nie. Pani się, dlaczego pani się tak na niego zwróciła uwagę szczególnie? No bo ogólnie ten tatuaż był jakby wykonany, widać było, że nie był wykonany jakąś profesjonalnym wyjściem, jakby on był cały zaczerwieniony, widać było, że to był jakiś, nie wiem, przypuszczam, że to był jakiś taki koleżeński prank dla tego faceta, bo tatuaż był jakby strasznie zaczerwieniony, nie był niczym obłożony, było widać, że ten, no nie wiem po prostu, no nie wyglądał za dobrze, tak po prostu, no. Pani mówi, że to była liczba, albo 21, albo 22. No nie pamiętam, czy to było 21, 22, no trochę minęło tym tego czasu, ale no. To wszystko miałoby sens, gdyby to było 22. Tak, o. Chyba ktoś się dobija. Nie wiem, no. Dante, drzwi ci rozjebią. 22 na tym. Dante! Na pod okiem Ace'a. Dante! Na plecach faceta, którą pani porwała. No właśnie ja też miałam takie... To jest takie troszkę podejrzane, nie? Trochę sus, ale... Ale ja właśnie staram się przypomnieć, czy to będzie 7, czy 8, czy to będzie 20, czy to 2 było jeszcze, nie wiesz? Dante. Co jest? Co jest? Co jest? To drzwi ci napierdalają. Zaraz rozjebię. No słychać, jak ktoś napierdala gdzieś. Mamy tak Ace'a, który jest z gangu, który posługuje się numerami Bolsheba. I Ace jest pani kolegą. Znaczy dla pani jest kolegą, dla niego to... No to tam mamy inne informacje. No i on jest pani kolegą. Jest tu dwóch gości, Rakim i Bob, którzy panu poprzednio skrzywdzili. Teraz powiedzmy. No i oni teraz gadają, że chcą pani. Czekam na Aleksieja i tureckie seriale. O nie, nie, kurwa, nie. Znowu? Co za dużo, to niezdrowo, Nilka. Zakładając, że Ace ma w stanie jakieś uczucia.
Nie wiem, proszę pana, nie mam takiego, jak to powiedzieć, umysłu. W sumie, no nie wiem, pan Ace ma swój specyficzny charakterek, więc no, nie mam pojęcia w sumie, co na jego. Czy myśli pani, że taki charakterek pozwoli mu zabić tych ludzi? Nie odpowiem panu na to pytanie, no bo nie wiem, no. Nie jestem w jego skórze, no. No dobra. I teraz powiedzmy jeszcze do tego jest ten trzeci gość. Który ma liczbę 22 na plecy. 21. Ten cappuccino, ten zona benefit, zerowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. No właśnie, Mohr, gdzie byłeś? Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wnieść. Ja nie pytam już i nie wiem, o co chodzi mu. W mojej głowie luz. I uznałam to, że on jest jakimś jego kolegą czy coś takiego, więc nie miałam podejrzeń, że mógłby mi zrobić krzywdę. Więc przy pierwszym jego dotknięciu moich rąk, to nie zareagowałam jakoś tak krzycząc, tylko zapytałam się, czy coś się stało, bo no bo wie pan, no, różnych pacjentów mamy, niektórzy mają na przykład jakieś choroby psychiczne i potrzebują na przykład czasem tam autyzm, wie pan. U pewnej pani pewnie w piwnicy siedzisz. Dobra. Zakuty dobra. Do kaloryfera. Chyba wszystko na dziś. Innych pytań, które nie mam. Aha, ujoj. Jeszcze trochę kończę streama i idę do ciebie. Ci pomagać. A, czyli jednak słuchasz streama. Ani. Czuję, kurwa, jak mi mózg wypływa. Okej. Okay. Ciekawe, czy coś dobrego wyłuskałem. To fakt, Kuki, to fakt. Trochę się grunt, kurwa, pali. Skoro chcą go wypuścić. Wiesz. To nic nie zmienia z jednej strony. W jego wypadku nawet jego wypuszczenie to nieprawdopodobne znalezienie nie jest problemem. Mm-hmm. Bo on się nie ukrywa. Tym bardziej, że on mówił otwarcie, że on jak wyjdzie, to ich zapierdoli. No tak. Ja rozmawiałem z Shermanem jeszcze przed tym wszystkim, że pewnie coś pierdolnie. Tylko nie spodziewałem się, że pierdolnie tak szybko. No, jakby mamy przede wszystkim tak. Mamy jakieś tam dowody w postaci tego samochodu, mamy motyw. Jeszcze czas i miejsce akcji, czy się zgadza, czy jest to możliwe. I mamy na niego trzy podstawowe wątki. Mhm. I za to może już pójść do ciupy. No tak. I to wszystko, nie? Tylko ciekawe, czy z kimś współpracował. Nie wierzę, że sam to zrobił. Nie, sam tego nie zrobił. Z tego co wiemy, to współpracował z jedną szajką, ale na razie to jeszcze wszystko ustalamy i jeżeli coś się zmieni, to możliwe, że będzie współpraca, bo są trzy osoby podejrzane, że po prostu marszale, policja i szeryfi, żeby trzech na raz wyłapać, nie? Mhm. I będę próbował coś takiego skoordynować. Cześć. Co tam wyszło w sumie? No, nic w sumie z niej nie mamy. Aha, tyle, no. Że... No, tylko trochę ją nastraszyłem, może ewentualnie na tego Ace'a teraz będzie zdenerwowana. Ale wątpię, żeby ona była w to nawet zamieszana. Raczej nie ma co nawet co ten Marka zapisać. Ona jest bardziej osobą, przez którą to wszystko się spowodowało, niż no tak, która maszała palce. No. Ona jest tak rodzaj... No. Ona jest z tym zapalnikiem. No. No ale shit, no musimy teraz znaleźć jakiś dowód na Ace'a i to prędko, bo póki co nasza sprawa na niego jest cienka strasznie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Ace'a, to mamy już motyw,
Tak, no bo mówił, że no zapierdoli tak, tam mnie. Środki też mamy, no bo kurwa, gdzie mieszka i kim jest. No, chodzi głównie o to, że jest jego samochód, tak. No i później został złapany. No, ja miałem zgłosić kradzież, no, standardowa wymówka. Po trzecie, tylko należy ustalić czas i miejsce. Czas i miejsce zabójstwa mamy, tak. I czy on nie ma jakiegoś alibi, bo jak ma alibi, to że zrobił to sam, to lega. Czy ogólnie to jest w chuj cienka sprawa. To jest w chuj cienka sprawa, bo jedyny dowód, jaki na niego mamy, to taki, że jego auto było na miejscu. No niby tam. Zrozum to. Moim zdaniem teraz najlepszy tor, jaki możemy iść, to tej Japończycy. Tak. Złapać ich, już mamy na nich porwanie. I no porwanie w sumie na nich mamy. Bierzemy ich, przesłuchujemy. Mamy trzech ich. No jeden z nich się złamie, nie? Zawsze można powiedzieć, że jeden coś wsypał na drugiego, nie? Tak, no tak, tak. Jeden z nich się złamie i wtedy jak jeden się złamie, to no jakby sprawimy, żeby wyśpiewał jak najwięcej na ISO. I wtedy już będziemy mieli zeznania plus powody, że tam był. No i wtedy już powinno być okej. No tak. Także nie wiem, musimy się zmobilizować. Czy chcemy teraz aresztować tych Japończyków? W sensie w jakimś Pierw musimy mieć całą trójkę rozszyfrowaną. I należy to zrobić jak najszybciej. No. Bo wiadomo, no im dalej, no to te wspomnienia się rozmazują trochę. No a jeżeli będziemy ich wyłapywać pojedynczo, to po prostu będą ostrzegani i będą mogli knuć razem, nie? Więc jeżeli już, to trzech w jednym czasie. No. Tak. I najciężej będzie z tym trzecim, bo on cały czas chodzi w masce, nie? Praktycznie go nie widziałem bez tej maski. Wiesz co, ja poszperam po różnych bazach danych z dashcamów, z bodycamów i no, coś się postaram wyłuskać. Ja dam moim zastępcom znak, żeby się na tym skupili. I zobaczymy, może jakoś to wyjdzie. No, dobrze by było. No już mamy tożsamości dwóch z nich, to jeszcze ten ostatni chyba, tak? Bo ten w bandanie to jest... No ty mówiłeś jego imię chyba wcześniej. Znaczy ja mówiłem o tym w okularach, bo sobie sprawdziłem. No Kato Sasaki chyba jeden z nich. Ten w okularach to jest najprawdopodobniej Wamaru Shingen, czy jakoś tak to się wymawia. Kojarzę chyba typa. Tak, on prowadzi warsztat obok LSIA. Czarny sułtan. Wyjdzie się na Bushido i jest ścięty na ten kluczu. Ten w chuście, czy... Nie, ten w okularach. To jest jak on się nazywa? To jest... Jezu. Wamaru Shingen przez 2A. W A A M A R U. A, Wamaru Shingen. Tak, weź sobie go, odpal. Okej, okay, widzę, no widzę. Nie? Tak, on jest podobny. Te same rysy twarzy, ta sama broda. I po ich znajomych trzeba szukać. Jeszcze jest Kato Sasaki. To jest ten gość drugi. Ten w bandanie. Ten w bandanie. Jeszcze potrzebujemy tego z tyłu. Okay. Dobra. Tego z tyłu. Dobra. Najprawdopodobniej. No to co on? Tam ma taką bujną fryzurę dosyć. No jeżeli nie zmienił grzywy swojej, to mamy łatwy punkt zaczepny. No i okulary. Dobra. To co, może dam zastępcom polecenie, żeby go po prostu zidentyfikowali, jeśli go będą widzieć. Tak. Pod jakimś głównym pretekstem, typu zaśmiecanie czy coś takiego. Tak, ewentualnie jak go będą widzieli, a nie będą mieli żadnego haka, to wtedy, żeby po prostu poinformować, nie? No, dobra. Dobra. To na dzisiaj koniec? Tak, no. Dobra. Dzisiaj nie byłem dość w sumie udany chyba. Tylko
Tylko szkoda, że z tą babką. Znaczy, no w sumie nie wiem, czy by było lepiej, gdyby wypaliło, czy się nie wypaliło. I tak czy siak, ona po prostu, nie ukrywajmy, ale jest za głupia, żeby nam powiedziała coś konkretnego, bo ona nie zwraca uwagi. No tak, no. Słyszałeś, jak ona gadała, nie? No tak, słyszałem, bo tam gdzieś, nie wiem, od połowy może byłem. Wiecie co, uważajcie też na nią, bo to, że ona udaje głupią, ja już rozmawiałem z nią czasem na poważnie, ale tak naprawdę na poważnie, i ona potrafi się zmienić 180 stopni. No, to jest jakaś zwykła to, pielęgniarka. To co mówiłem, ona tak potrafi zamajtać. No, sytuacja od nas. Walton z nią się umawiał. I w tym samym czasie chłopakom od nas z agencji na czołówę gościu wyjebał, nie? Wychodzą do niego, no schlany w trzy dupy, nie? Pytają, co się odjebało, nie? Ten mówi, no, Florencja nie przyszła. Więc jakby... No kręci z niejednym na raz. Znaczy, z moich informacji wiem, że mieszka z adwokatem i w SMS-ach, które były w jej telefonie, miała takie dość bliskie z nim relacje, więc wydaje mi się, że obecnie najbardziej z tym adwokatem. Tym bardziej, że z tego co wiem, to z Rockerem, czyli z Ace'em, ona przez jakiś czas nie utrzymywała kontaktu nawet. Mogę w sumie o to zapytać, czy strefci schronie. Trochę głupio. Dobra, coś tam przy okazji w głowie. No, najważniejsze, żeby teraz zidentyfikować tego trzeciego. No, i jeszcze cały czas męczyć tego Ace. I zobaczyć, jeżeli już wyjdzie, regularnie co parę dni. Jeżeli prokurator nakaże wypuszczenie Ace'a, zauważyć, sprawdzić, czy spotkają się. Po prostu go śledzić. Ale my to jeszcze... Znaczy, mi się wydaje, żeby ona się teraz spotkała z tym, no bo jak jej powiedziałem, że to zapewne Ace są od tych dwóch facetów, no to była dość zniepokojona. Nie wiem, czy to widzieliście. No coś tam tak było. Bo chwila. No, to chyba zaskoczona, nie wiedziała tego. Z tego co wiem, na pewno wiedziała, że on to mówił. Że ich zabije. Że to na pewno wiedziała. To kurwa pół miasta wiedziało. Wiele osób kurwa o tym mówiło. Jeżeli już, to oni by poszli chyba, ta trójka nasza, za zabójstwo po prostu, nie? Znaczy, z tym też może być ciężko, bo jakby oni są ostatnimi, którzy widzieli żywych, no ale niekoniecznie ich zabili. No na tego powodu też chyba. Musimy do tego podejść, żeby było perfekcyjnie, bo inaczej to nie ma co w ogóle. Mamy z sekcji zwłok informację, jaki kaliber został użyty? 9. 9, nie? No to już mamy punkt zaczepienia. No tak, no ale to jest gówno, no co drugi gangster używa w tym mieście 9. Myślę, nie każdy. No jednak to już trochę... No trochę znaczy będzie, wiesz, jakbyśmy znaleźli przy nich broń 9, to zapewne by się dało jakąś balistykę do panną przeprowadzić. Tak, no... To można było jakoś potwierdzić. No ale wątpię, żeby byli tak głupi, żeby używać cały czas tej samej broni. No... Czy ja wiem? No chociaż broń chyba ostatnio droga jest na ulicy. No właśnie, o to chodzi. Wiesz, jakich będziemy mieli i coś zacznie się kleić, to wtedy nakazy przeszukania własności. Tak, szukujemy tak. Również, wszystko. Również ten. Nakazy na komunikację. Może są aż tak głupi, że napisali to sobie SMS-em, że chcą go zabić. Tak, a nawet jeśli nie. Kiedy to było? Bo to było w grudniu? W styczniu. W styczniu. No to nie wiem, czy będą wszystkie połączenia
Ale nawet jej. Z tego co wiem, archiwizacja jest minimum pół roku. No. No to możliwe, że będzie. Tylko trzeba to sprężyć, żeby to w ciągu tam najlepiej 2 tygodni, żeby to w miarę wyszło na prostą, nie? Prokurator tak, niech tak, wyda bo... papier, że potrzebujecie to i tyle. No. I komunikacyjne no, muszą się do tego jutro, sprężyć. W ciągu tak z 2-3 dni priorytet to jest ustalenie tożsamości do gościa. Mhm, tak, to jest najważniejszy priorytet jak na razie. No i wtedy możemy już ruszać, by ich aresztować. Jak ich aresztujemy, no to co? Przesłuchania, nakazy przeszukania, wszystko. No. I jakoś tam zobaczymy. Powinno się to jakoś ulepić. No jak będziemy ich aresztować i nie będą w jednym miejscu, to myślę, że tutaj można spokojnie zaprzęgnąć większe siły z po prostu i szeryf, i policja, i marszale, nie? Żeby to w jednym momencie ich uderzyć. Synchronizacja i tyle, nie? Mhm. Wiadomo już jak z tą agentką, czy ona będzie jutro? Na 95%. Nigdy nie mogę zapewnić, że na pewno będzie. Bo wiadomo, różne rzeczy wypadają. Dzisiaj też miało być, ale wyszło jak wyszło, nie? Mhm. No dobra, dobra. Dobra, to ja idę tam podpisać papierki, jeszcze skończyć. Mhm. Jasne. I co, do zobaczenia jutro. No, do zobaczenia. No, dobra. Miłego. Miłego. Jakbyś też tam mógł, nie wiem, tu masz zdjęcie? Właśnie jakbyś mógł mi wszystko podać, tak żebym mógł podać swoje. Wiesz co, to ja ci bym przesłał na maila, weź mi tu poda maila, to wtedy ci prześlę. Okej, okay. Dobra, to zaraz ci prześlę tam zdjęcie. Tam jest 3 gości, 2 na pierwszym planie, 1 na drugim. Mhm. Ten zamaskowany w długich włosach, będziesz wiedział, o kogo chodzi. Trzeba go po prostu zidentyfikować. Dobra, jasne. Najlepiej, że jak będziesz przekazywał zdjęcie, to żeby tylko jego morda była widoczna. Mhm. Tam ci podeślę tam wycięte, bo nie chcę jednak narażać całego śledztwa, bo zaraz... No tak, rozumiem to. Ktoś się wysunie z inicjatywą, nie? I wszystko spierdoli. Tak. Wy się tym zajmujecie, więc wy to dokończycie. Tak. No, to tyle. Taka prośba mała ode mnie. Jasne, Kuki. Nie ma problemu. Dobra, dzięki. Mierze. Trzymaj się. Nie wiem, czy to do furtki mam dostęp. Do bramy na pewno, ale czy do furtki? To nie wiem. Nie, do furtki wiesz. Ale do bramy chyba mam. Tak. Tyle dobrze, kurwa. Jedziemy. Wybacz, że tak długo. Spoko. To tylko sprzątam. Ała? Ała. Nie mów, że tylko sprzątasz. Wykonujesz swoją robotę. Pilnuję samochód. Pilnujesz, żebym mógł czym wrócić do domu. Nie, ogólnie związany z Ace'em po prostu. Wiem, i tak to spierdolił, i tak nic na niego nie złapiał, więc... Nie powiedziałbym. No co, boję zeznania? Proszę cię, w sądzie tak łatwo będzie to podważyć, że ty sobie tego nie zdajesz sprawy. Nie mów do mnie, jakbym nie znał się na prawie, dobrze? Dobrze. Ja myślałem, że ona uczestniczy, kurwa, w przesłuchaniu, ona była przesłuchiwana.
Nieźle, 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 nieźle. Dobra, no. To jest, jak się kręci z takimi osobami. Z koszykarzem też kręciła się, no to. Ostrzegałem ją, ostrzegałem Jegora. Wszyscy to robili. Czekaj. Co? Nie, nic. Dobra, 10:43 idę chyba. Ja też. Ja tylko czekałem, bo nie miałem czym wrócić. Bo poszedł już dawno. A, okej, okay, sorry. Pomogło. Darmowe pieniądze. Nie darmowe. Pilnowałeś aut. Stróżem byłeś. Trochę się dzieje, trochę się dzieje. I to faktycznie gubernator, kurwa, dodał to zdjęcie. No, jest głupszy niż myślałem. Dobra, mamy gubernatora idiota. Już coś wiem. Przepraszam, ale trzeba być idiotą, żeby coś takiego dodać. No na pewno ludzie go pokochają, zagłosują ponownie. Kurwa. Mroźnie pokazać i napisać, że to dla bezdomnych. No ja pierdolę, nawet ja tak głupi nie jestem, mam głupsze pomysły. Ale się z nimi nie dzielę tak ostentacyjnie. Zostawiam dla siebie lub dla znajomych. To tyle. Jakbym chciał pokazać światu, że jestem głupi, to bym poszedł do... No znaczy nie wiem, na Twitchie bym coś... Na Twitterze bym coś głupiego napisał. Nie no, przepraszam, ale ta laska od nich mnie tak irytuje, ona jest tak dziwna. Że Maisie? Nie wiem, jak ona ma Maisie, nie wiem, chyba Maisie, no. Jest jakaś taka, nie wiem. Ja to mi lubię. Ja powiem chyba iść do IMS-u. Czemu? Nie, założyłem, że ja do nich przychodzę, z nimi chwilę gadam i się dowiaduję, kogo oni nie trawią, bo są przygłupami, wychodzi na to, że mam takie chłonie. Łączę się z nimi w bólu. Prawda. Jezu święty. O. Dobra, trzymaj się. No, na razie. Tutaj do Jegorka trzeba udać, że oho, ja nic nie wiem. Aj, nie lubię Jegorka oszukiwać. Tym bardziej, że parę naprawdę Jegorka lubi. Góra moja...
4-2. Trochę wody muszę zakupić. Okularów chyba nie mam na... Dobra, chuj tu. Góra mam. Kasy nie mam. Dobra. Ostatnio co jestem na serwerze, to się coś dzieje, więc fajnie. Dobrze, nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze ogląda, ale jeżeli tak, to dziękuję, że byliście. Kończę streamka. Ja nie wyłączę teraz tego. I cóż, do następnego. Na razie. A coś trzeba? Przyjął. No to skoro kończysz, no to narazka. A to ja nie wiem, że tak powiem.